No, co, no, te, to też pokazuje y, tym ludziom, którym się wydaje, że to, to jest takie proste, że to wystarczy wyjść, bla, 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 cię wciągną, zrobisz zdjęcie na szczycie i zejdziesz. Nie do końca. Te wypadki się zdarzają nawet najlepszym. To, co powiedziałeś. pas Tenji i on miał ksywkę Everest. To był gościu, który był znany z tego, że on chodził bez butli, wiesz, y, że on potrafił y, 7 butli na przykład y, w, wnosić z kampów, nie? Y, każda waży 7 kilo. Także możemy sobie szybko matematykę zrobić. Gdzie w jednym z namiotów był brat jednego z naszych przewodników, który był z klientem, który no już ledwo co okazywał oznaki życia. Więc zauważyliśmy, że tak naprawdę no trzeba się stąd jak najszybciej wycofać. Gdzieś to było już widoczne i słyszeliśmy na radiach, że idzie mnóstwo osób do góry. Ruszyliśmy. Szymon ruszył z nimą jako pierwszy. Ja pamiętam, że widziałem go przy, przy takim człowieku, który dwa raki stracił. Szymon mu tam próbował pomóc, nawet go wpiął do liny poręczowej, bo, bo facet nie był w ogóle zaasekurowany. Nie było z nim szerpy. On krzyczał, próbował tego szerpę gdzieś tam znaleźć, ale go nie było. Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak, w takim obszernym podsumowaniu polskiego sezonu na Everestie. W dzisiejszym materiale znajdziecie wywiady ze wszystkimi polskimi zdobywcami Everestu, którzy pojawiali się w raportach z Himalajów. Ze wszystkimi oprócz Piotra Krzyżowskiego, z którym już jestem umówiony na wywiad, z nim chciałbym porozmawiać o wejściu na dwa ośmiotysięczniki, dlatego, będzie to taki oddzielny materiał. Dodałem w opisie takie znaczniki, gdzie z kim zaczyna się dany wywiad, bo wiem, że niektórzy chcą obejrzeć tylko wybrane osoby, więc tak, żeby znaleźć każdego, kogo się szuka, to są w opisie te znaczniki, chociaż ja zachęcam Was do obejrzenia. Wszystkich wypowiedzi, bo każdy ma trochę inną perspektywę na temat tej wyprawy, też zadawałem różne pytania, więc nie wszyscy odpowiadali na te same pytania. Więc myślę, że jest to bardzo ciekawy odcinek, w którym usłyszycie od zdobywców Everestu, jak wyglądała ich wyprawa, co się działo podczas ataku na szczyt, no i podczas zejścia. Nie przedłużając, zapraszam Was do dzisiejszego odcinka. Pierwszą osobą, z którą porozmawiałem, był Karol Adamski, który na Everestie działał z agencją Satori Adventures i tuż po powrocie on wyruszył już w Alpy, jest we Włoszech, także zapraszam was do tego wywiadu. Dopiero co skończyłeś wyprawę na Everest, a teraz widzimy, że już jesteś w Mediolanie, także jakbyś mógł może powiedzieć, jak to się stało, że tak szybko e, znowu, znowu jesteś pewnie gdzieś w górach, nie? Taki, taki kalendarz napięty. Tak, tak naprawdę wyprawa na Everest, dowiedziałem się o niej trzy tygodnie przed wyjazdem, więc ten kalendarz był napięty alpejsko już, już tak naprawdę od początku czerwca i jak widać, no już dzisiaj jesteśmy po pierwszych zdobyczach, czyli szczyt Braidhorn, wczoraj zdobyty w przepięknej pogodzie i już teraz odpoczywamy w drodze powrotnej do Polski w Mediolanie. Chciałbym wrócić jednak do Everestu, podsumować trochę wyprawę na Everest. Zacznijmy może od ataku szczytowego, od tej wstępnej fazy, czyli od podejścia do obozu trzeciego w. Z agencją Satori zdecydowaliście się atakować szczyt wcześniej, niż zrobił to m.in. Mateusz Wali, Góra, Kuba Patecki, czy też no można powiedzieć ponad 200 innych osób. Wy zrobiliście to wcześniej, kiedy atakowało górę mniej osób. Jak byś opisał właśnie to podejście do obozu trzeciego? Znaczy, tutaj zacznę przede wszystkim od takiej bardzo dobrej decyzji, jeśli chodzi o agencję Satori, czyli wyjście wcześniej, niż planowali wszyscy inni. Po sprawdzeniu pogody, oczywiście szlak był przetarty. Wiadomo było, że, że wcześniej jakiś zespoły już atakowały szyb. Więc ten, ten, ten ślad pozostawiony na ścianie Lodce już był, już był bardzo widoczny, jak dotarliśmy do obozu drugiego, więc już nie martwiliśmy się tym, że, że będziemy się wspinać już w takim niebieskim lodzie tak zwanym. E Zaczęło się to tak naprawdę e, wcześniej rano, wyszliśmy, wyszliśmy z obozu drugiego do obozu trzeciego, aczkolwiek był przepiękny, słoneczny dzień, a żeby nie dźwigać tych naszych kombinezonów, wystartowaliśmy w nich już z dwójki. E, także no, patelnia niesamowita, dojście do, dojście do ściany e, Lotse. I rozpoczęcie e, tak naprawdę dżumarowania z tamtej, z tamtej chwili, to no było, no topiliśmy się, po prostu topiliśmy się w tych, w tych naszych kombinezonach, aczkolwiek po wyjściu już tutaj za tą szczelinę boczno-brzeżną e, powiało troszkę wiaterkiem, troszkę się zachmurzyło, więc no nie usmażyło nas do końca. E, szedłem z grupą e, razem, więc e, tak naprawdę nie chciałem przekraczać jakiejś, jakiejś swojej prędkości zadanej. Wtedy jeszcze było e, wszystko beztlenowo, było bezawaryjnie. Doszedłem do obozu trzeciego, jako pierwszy z ekipy. E, zaraz za mną doszedł Rajen i reszta, reszta naszej załogi. I tak naprawdę no, nie odczuwałem nic, jeśli chodzi o wysokość, e, psychika jak najbardziej naładowana na to, że, że może się udać, nawet mimo bez, bez tych aklimatyzacji wcześniejszych, więc jak najbardziej no, na plus naładowany, e, przez pana bardzo dobrze noc. E, po chyba o czwartej nad ranem i, i, i wyjście do obozu e, czwartego, które tak naprawdę no, okazało się, że mimo że wstaliśmy wcześnie. To byliśmy jednym z, jednymi z ostatnich, którzy dołączyli do tego korowodu no, na tamten dzień. Około 100 wspinaczy. No, bardzo wolno to się wszystko e, posuwało do góry. Nie było też za dużo miejsca, żeby gdzieś wyprzedzić. Była z tego co pamiętam e, jedna, podwójna, e, gdzie można było wyprzedzić. Aczkolwiek no, już zadecydowałem, że zostanę, zostanę z grupą e, i będziemy się razem motywowali. Później było przejście przez Yellow Band. E, tak naprawdę, no, tutaj było trochę trudności dla ludzi, którzy nie mieli styczności ze wspinaczką w rakach po skale, i tutaj no dosyć się torowało. Ale to było dosyć krótkie, szybkie przejście, gdzie tak naprawdę e, już po drugiej stronie było widać e, obóz czwarty Loce, gdzie się zatrzymaliśmy na. Pierwszą przerwę tego dnia to było po jakiejś sześciu sześciu i pół godzinie. No niesamowite, no było tak wolne tempo, że można było się czegoś oczywiście napić, aczkolwiek no tak na szybkości, żeby, żeby nie spowalniać tych, którzy są za nami. No i doszliśmy do obozu, tak naprawdę czwartego, około godziny 16.00. E, doszliśmy, no to też jest dużo powiedziane, bo wszyscy doszli przede mną. Jako jeden z ostatnich, no wszyscy ze swoimi szerpami już doszli, już doszli wcześniej ode mnie, po mnie tylko z tego, co pamiętam, chyba tylko Jafar doszedł. Ja wychodząc ponad Jupitera, przewspinałem tą, tą ostatnią sekcję i wychodząc na wyjście już, gdzie jest Przełęcz Południowa, no niesamowicie zawiało. Odcięło mnie od tlenu na tyle, że... Ten odcinek, no, można powiedzieć, bardzo długo, szedłem, bo około 40 minut, ale już rzekłbym na bezdechu. Odcinało mi, po prostu odrywało mi oddech przez ten wiatr. I dochodząc do, do obozu, tak naprawdę, no, no, już byłem wyczerpany doszczętnie. No, i padłem, padłem po prostu przed tym namiotem i, i zadecydowałem, że, że ten tlen jednak zacznę, zacznę po prostu pobierać, używać. No to było około godziny 16, i tutaj, tak naprawdę, od 16 do godziny 19, o której wystartowaliśmy, dostaliśmy posiłki od, od chłopaków, od miejscowych, gorącej wody na, na, na wyjście do góry. Spaliśmy. No Chyba ja sobie nie przypominam, żebym tam zasnął. Byliśmy w namiocie z Agnieszką i z Szymonem. Eee, I tak naprawdę w całym rynsztunku, oprócz o, oczywiście uprzęży i raków, w cali po prostu leżeliśmy, leżeliśmy tutaj w środku. Eee, no i o, o około godziny tam za 15-19 poproszono nas już o, o, o powolne eee, zbieranie się, ubieranie, i, i w tym rynsztunku już. Wychodziliśmy do góry. Ja tak naprawdę nigdy w życiu nie używałem tlenu, i dla mnie to była największa zagadka, jak mój organizm na tej wysokości e, odbierze ten tlen. Początkowe kilka, tak naprawdę, wdechów, no, zbawienne, no bo głowa zaczęła inaczej pracować, cała reszta i niestety już nie. Jestem trochę klaustrofobikiem i założenie tej maski powodowało u mnie taki odruch, że jeśli mam coś na buzi, to to, to mnie będzie to dusiło. No, i przez tą noc, przez tą noc przepraszam, przez te, przez te godziny do wyjścia w namiocie, no, no taki niepokój tego wszystkiego. A, a po opuszczeniu namiotu, jak już przygotowaliśmy się, byliśmy gotowi do wyjścia, odeszliśmy może ze 100-150 metrów do takiego szlaku, można powiedzieć, wydeptanego, do poręczówki, gdzie widziałem, jak odchodzą z większą prędkością, na przykład Szymon, czy Agnieszka, Rajen, również z przodu. A ja tak naprawdę odchylałem sobie maskę, bo myślałem, że, że jeszcze dociągnę coś z atmosfery. E, ale oczywiście tam nic prawie nie ma, więc e, na tej przepustowości, z tego co pamiętam, jak zaczynałem, to było półtora litra. No, e, dusiło mnie niesamowicie. W głowie bałagan też niesamowity, który doprowadzał do tego, że, że, że gdzieś chodziły po głowie myśli e, o rezygnacji nawet. No bo ten szok tlenowy trochę jednak nastąpił za bardzo, dużo, dużo bardziej niż myślałem. Aczkolwiek, no jak już ruszyłem w tym korowodzie do góry, a ta ściana tutaj, jeśli chodzi o podejście do balkonu, no to jest cały czas podejście mozolne podejście, gdzie tak naprawdę jeden za drugim kroczy w jakimś tam tempie tych wcześniejszych ludzi. I to mnie być może uratowało, że, że nie przekraczałem. E, tego e, Tej prędkości, gdzie musiałbym potrzebować jeszcze więcej tlenu. Gdybym miał to odkręcone na, na, na więcej, ale ja tak naprawdę nie wiedziałem, jak to obsłużyć i, i co z tym robić. E, ale tak naprawdę, po tym całym zdarzeniu, po tym całym dniu, powiedziałem sobie, że, że, że jednak to mi uratowało życie i uratowało przede wszystkim wejście na ten szczyt. I w tym, w tym całym zamieszaniu tego wszystkiego, pomyślałem sobie, że, że jednak warto było zaatakować na tym plenie, żeby przynajmniej spotkać ten cały mój zespół na szczycie, bo prawie ich dogoniłem. Tam to, co na Facebooku było wrzucone, że, że to była godzina czasu, to było jakieś zaniedbanie ze strony chyba kierownika wyprawy, jeśli chodzi na dole kierownika bazy. No bo z tego, co, co twierdzi Szymon i Agan, to było około 20-25 minut maksymalnie. Mm -hmm. Także tam ich doszedłem na, doszedłem na, tym, na, na tym wierzchołku i, i tak naprawdę wyściskaliśmy się niesamowicie, że, że polski komplet, polskie trio. No bo tutaj już o Piotrze nie wspominam, bo, bo, bo tak naprawdę liczy się ten, kto wystartował do ataku szczytowego, że, że, że zdobył tą górę. No Piotra, Piotra zniszczyła już, już ta góra trochę wcześniej, także. Nie miał szansy z nami spróbować, ale mam nadzieję, że nie podda się i będzie, i będzie próbował kiedyś na pewno w przyszłości. Tak i mówisz o Piotrze Szudejko, nie Piotrze Krzyżowskim, prawda? Tak jest. Nie, no Piotr Krzyżowski to, 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 to jest inna bajka całkiem. Piotra, tak. Piotra widziałem na zejściu, pogratulował mi, ja, ja trzymałem kciuki tak naprawdę, no z Agą muszę przyznać, że modliliśmy się. Bo już będąc w Katmandu zauważyłem, że e, straszna przerwa w nadawaniu jego garmina była, że się tam e, nawet myślałem, że się osunął i resztkami sił po prostu wszedł na grań, ale tam coś z baterią jednak chyba nie zagrało. Dokładnie tak. Czyli jak ty podchodziłeś w kierunku szczytu, to widziałeś po drodze jakieś osoby, co się wycofują? Czy wszyscy tamtego dnia zdobyli szczyt? I Muszę ile przyznać, było? że takowych osób nie widziałem. Pierwsze osoby, które tak naprawdę widziałem, które schodziły w dół, to były już pierwsze osoby, które zdobyły. My byliśmy wtedy na przedwierzchołku, a schodziły dwie kobiety, dwie moje koleżanki, Purnima ma. I, i, I druga osobistość, która akurat teraz już mi wyleciało z głowy, hinduska, którą poznałem na, na Manaslu. Także dwie kobiety zdobyły pierwszy, jako pierwsze tego dnia. One wyszły dużo, dużo wcześniej, około pół godziny, może 45 minut. To było kluczowe, żeby później nie stać w tym zatorze, w tej kolejce do góry. No Purnima, jak wiesz, pewnie zdobyła trzykrotnie Everest w tym roku, także sukces niesamowity. I po rozmowach jeszcze przed rozpoczęciem naszej wyprawy tutaj e, potwierdzę to już e, u Ciebie e, na, na, na kanale, że Purnima będzie współpracowała ze mną w wyprawach himalajskich i będzie również prowadziła trekkingi e, ze mną, jak również dla mnie, e, beze mnie e, w Nepalu. Także no, niesamowita kobieta pokazała to. Oczywiście nie przyznawała się nikomu, że idzie trzy razy na, na Everest. Ja byłem chyba pierwszą osobą z zachodu, która się o tym dowiedziała, także no taki historia. Wspomniałeś o tym, że wspinałeś się korzystając z aparatury tlenowej i miałeś ustawione na 1,5 litra na godzinę przepływ tlenu i czy podczas całego wejścia cały czas ten poziom był utrzymany i czy ta butla wystarczyła na wejście na szczyt no bo z tego co mówisz no to na tym ustawieniu spokojnie powinno to wystarczyć na dotarcie na szczyt Tak później zostało mi to po jednej z pierwszych przerw zwiększone na z tego, co pamiętam, 2,5, a być może na 3 nawet, ale tego już, tego już nie potwierdzą, bo jednak ten mój stan psycho Jasne. był troszkę zaburzony. E, tak, pierwsza butla była zmieniona na balkonie. Ona miała jeszcze chyba 100 czy około 120, ale chłopcy potwierdzili to, że nie będziemy używać tej butli. E, zostawiamy ją najwyżej awaryjnie na balkonie. I, I dostałem nową butelkę, która tak naprawdę starczyła mi już do szczytu. A po szczycie muszę przyznać, że bez mojej wiedzy ograniczyli mi znowu przepływ, chyba na półtora. Co było tak odczuwalne, że na uskoku kilarego no, zaburzony miałem ten cykl równowagi, nawet. I czułem, że coś jest nie tak. Zatrzymałem jednego z ludzi, którzy szli jeszcze do góry, szerpów, żeby zaczął na, na przepływ. No i miałem te półtora na przepływie, więc więc no bardzo mało. No Jestem kawałem kawałem człowieka i, i płuca też niesamowicie wielkie i zawsze nie był ten oddech limitowany, zawsze ten, ten, ten oddech był najgłębszy, czy taki, jaki, jaki mi naprawdę pasował i, i, i ten organizm tego potrzebował, więc nigdy nie miałem tych ograniczeń. Ale naprawdę łapałem za maskę na początku, odchylałem ją, bo chciałem jeszcze więcej i jeszcze więcej. I tak samo na zejściu, aż złapałem za radio i stwierdziłem, że e, no przepraszam, ale mieliśmy mieć e, tlenu, ile nam się e, zachce. A ja jeszcze nie, nie używałem przez dwa dni wcześniej, więc e, no podkręcił mi chyba na dwa. No i później można powiedzieć, że biegiem już całą grań e, do balkonu e, zbiegłem. E, I muszę przyznać, że wtedy. Na tym, na tym zbiegu z, z grani e, zaczęło potężnie wiać. Ja pamiętam, że, że zobaczyłem moją grupę w dole, bo oni oczywiście wystartowali, nie czekali ze mną na szczycie, wystartowali wcześniej e, po szczycie i e, widziałem, jak po przerwie na balkonie wstali i, i zaczynali zejść się w prawą stronę. To jak wstali, to ich po prostu zgięło. Wydaje mi się, że mogło wiać około 100 km na godzinę wtedy i tak wiało, można powiedzieć, prawie do mojego dojścia do bazy, około tam godziny chyba, z tego co pamiętam, 13. Do bazy czy do obozu? Do bazy, do, 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 do przepraszam, do, nie, do, do czwóreczki. Do czwóreczki, tak. A jak wspominasz całą drogę na szczyt? W który moment według Ciebie był najtrudniejszy, czy może gdzieś się mocniej zakorkowało, czy to właśnie Usko Kilarego, czy późniejszy ten odcinek taką granią? Najgorzej wspominam start z czwórki, kiedy mhm. tak naprawdę ta głowa e, myślała, że, 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 że organizm tego nie pociągnie. To był, to był taki no, największy problem całego wyjścia, całej tej wyprawy. Mhm. A jak długo yy, spędziłeś na szczycie i ile czasu? Na szczycie wydaje mi się, że to było no, 30 minut na szczycie na pewno spędziłem. Było A... mnóstwo osób i jak przede wszystkim też yy, nie chciałem za szybko schodzić, bo widziałem, że jeszcze jest mnóstwo osób za mną i nie chciałem zderzyć się z tą grupą, która E, jeszcze podchodzi na no, uskupł klarego, bo podczas mojego podejścia już ludzie schodzili i widziałem, jak ciężko jest się minąć, że to ciało, które tam leży na tej płycie no, prawie zostało strącone przez dwóch takich, którzy się chcieli minąć i, i niestety im tam wyjechały nogi. To e, no, po prostu chciałem zminimalizować to to, to obciążenie po prostu e, psychiczne, że, że będę musiał się tam mijać. Aczkolwiek no, na zejściu też trzeba się było mijać, aczkolwiek było dużo, dużo mniej ludzi, więc było dużo bezpieczniej. E, to... Na szczycie wyłączył nam się widok wszystkiego dookoła, bo dochodząc, tak naprawdę było biało, jakbyśmy byli na, na babiej górze. E po nocy rozpoczęliście zejście niżej i zobaczyliście wtedy cały korowód ludzi podchodzących do czwórki. No i co wtedy sobie pomyślałeś, jak zobaczyłeś ten sznur ludzi, którzy, którzy chcą następnego dnia wejść na szczyt? Znaczy, zanim, zanim tak naprawdę ich zobaczyliśmy, doszliśmy do czwórki lotce, gdzie, e, gdzie w jednym z namiotów był brat jednego z naszych przewodników, który był z klientem, który no już ledwo to okazywał oznaki życia. Więc zauważyliśmy, że tak naprawdę no trzeba się stąd jak najszybciej wycofać. Gdzieś to było już widoczne i słyszeliśmy na radiach, że idzie mnóstwo osób do góry. E, ruszyliśmy, Szymon ruszył z nim jako pierwszy. Ja pamiętam, że widziałem go przy, przy takim człowieku, który dwa raki stracił. Szymon mu tam próbował pomóc, nawet go wpiął do liny poręczowej, bo bo facet nie był w ogóle zaasekurowany, nie było z nim szerpy, on krzyczał, e, próbował tego szerpę gdzieś tam znaleźć, ale go nie było. E, ja wyciągnąłem radio, dowiedziałem się, z jakiej jest po prostu e, grupy i próbowałem wywołać kogokolwiek, e, no i wiedziałem też, że ten właśnie brat tego naszego szerpy, on jest z tej agencji. No i próbowałem przez tego naszego coś zdziałać, po czym po prostu LAKPA podszedł do mnie i powiedział, że słuchaj, musimy ruszać, bo tak naprawdę idzie korowód ludzi do góry i zaraz będzie na tyle tłoczno, że tu ludzie zaczną tak naprawdę ginąć e, i, i może stać się naprawdę co, coś złego. E, I też uświadomił mnie, że, że wie, gdzie jest jego szerpa, że on tam idzie. Nie wiem, czy to była prawda, czy nie, aczkolwiek wiemy, że zszedł ten człowiek, że ktoś mu pomógł, bo jeden z raków trzymał w dłoni a drugi rak był około 30 metrów po prostu niżej. Także no ciężko było po prostu po niego zejść i, i, i mu go przynieść. No i później ruszyliśmy tak naprawdę, zobaczyliśmy całą tą pielgrzymkę ludzi do góry, zauważyliśmy na Yellow Band. I co się okazało, że ci wszyscy, którzy idą, znaczy wszyscy, to jeszcze nie było tam Polaków, także nie będę mówił, że oni nam nie pozwolili zejść, bo wszyscy nasi oczywiście miło wyściskaliśmy się i, i ruszyliśmy dalej. Ale ludzie nie pozwalali nam schodzić. Kroczyli nawet, nad, jak, jak wiesz, są czasami dwie liny puszczone, jedna do góry, druga na dół, używali obydwu. I tak naprawdę. No, ja już na tej wysokości oddychałem tym, tym tlenem atmosferycznym z zewnątrz. Nie wiedziałem, jak się organizm, jak organizm zareaguje jak odepnę sobie tlen. Ale szkoda mi było tych ludzi, którzy tak naprawdę. No, schodzili na tym tlenie i mieli go limitowaną ilość. E, I mogło się zadziać tak naprawdę. Nie wiem, czy się też nie zadziało. Bo, bo ja byłem jednym z pierwszych, którzy... Szymon był dużo, dużo wcześniej, no bo jego szerpa jest jednym z najszybszych zawodników w ogóle na świecie. Więc Szymon, Szymon można powiedzieć, że zbiegł na dół. E, ja ja do, doszedłem po jakichś chyba w godzinach do w wymieszki. No to mieliśmy też przerwy, no jeden taki wypadek też się stał, no raki mnie nie wytrzymały tam na lodzie i im nie obróciło, ale wyhamowane, dżumarem podniesiony, z powrotem wczepiony i, i, i zajście dalej. No jak to się chodzi na, 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 na po prostu na zmęczeniu, no, no trzeba przyznać, że, że o wszystkim się tak naprawdę nie pamięta, a, a, a tutaj jeszcze no, naprawdę wyjechanie, rakat w takim głupim miejscu w prawie piątej ścianie, no i trochę się pośmiało tam parę osób dookoła, ale, ale wszystko skończyło się w porządku. No i to, 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 to mijanie tych osób, no to, to było najgorsze, bo tak naprawdę tutaj na Yellow Bandzie nikt nam nie pozwalał, no czekaliśmy, uwierz mi, czekaliśmy nawet po pół godziny w jednym miejscu, żeby ktoś się e, tak naprawdę zlitował i puścił. No tak, w tych to... partiach, już, już przy obozie trzecim, e, tutaj e, na jakichś wypłaszczeniach, dużo łatwiej było, no bo można było tak naprawdę, no ale trzeba było cały czas tą masekurację przepinać po każdym człowieku, a było według mnie, było ich nawet i 300 osób. No to to przepięcie chwila po chwili, no to, to strata czasu niesamowita, dojście do trójki. Odnaleźliśmy, bo w naszym namiocie chyba jacyś Rosjanie byli wcześniej i, i ja nie umiem czytać po rosyjsku, aczkolwiek e, bardzo dobrze rozumiem, ale wiem, że tam było coś o kurze. Myślałem, że to jest rosół, że to jest zupa w kurczce. No i nasi chłopcy otworzyli to i okazało się, że był wyśmienity kurczak w środku. Zjedliśmy sobie tego kurczaczka na zimno e, i ruszyliśmy e, w dół. Tak naprawdę z naszego zespołu do dwójeczki z jedynym łóżkiem proszę Jaffar i jeden z jego szerpów mieli podmrażane policzki, czyli wszystko to, co spoza maski, czapki, gogli wystawało. Jaffar był tak naprawdę najdłużej na górze, najwolniej schodził i ten potężny wiatr z tymi drobinami lodu po prostu siekał jego twarz. Jak, jak nie wiem, my to nazwaliśmy peeling piaskarką. I po prostu no miał rany niesamowite na tych polikach i doprowadziło to do tego, no, znaczy no, za, za naszym można powiedzieć przyzwoleniem wezwał helikopter, który go zabrał z dwójki, bo to groziło tak naprawdę. Nie mógł gogli później sobie założyć na to i mogło doprowadzić to również, jakby ściągał te gogle, co robił z, podczas zejścia z czwórki do dwójki. E, oślepić go i tak naprawdę później już w, w kumbu, w lodospadzie mógłby sobie nie poradzić, a nawet zagrozić nie tylko sobie, ale i innym. Czyli z waszego zespołu tylko y, Jafar miał te najpoważniejsze takie problemy zdrowotne? Cokolwiek. Wszyscy inni, tak naprawdę no, nie będę pokazywał, ale chodzę teraz w japonkach, bo się szczycę tym, że nie mam e, ani jednego silnego paznokcia, ani jakiegoś kawałka odmrożenia. No po prostu... E, Cudowne, cudowne wspomnienia zostają w głowie, żadnego bólu. A jakie najbliższe plany górskie teraz? No teraz tak naprawdę półtora miesiąca w Alpach, później, e, później wyjazd na Kaukaz. być może wjedziemy, wjedziemy też do Rosji, zobaczymy. O, Rosja e, oczywiście nie, nie popieram, e, dlatego wybraliśmy agencję e, z z Nepalu, mhm. z którą współpracujemy tam na miejscu i dzisiaj rano nawet Dorota Rasińska dzwoniła i będziemy najprawdopodobniej wybierzemy się tam razem z grupą. Na Elbrus, tak? Tak jest. Super, no to... No gra... tak naprawdę tak no chciałbym, chciałbym, chciałbym na jesieni zdobyć dwa szczyty, które mi brakują do korony, jedna do korony ziemi, czyli piramida Karns też. Wciąż czekamy na otwarcie tego szczytu, który od czasów tak naprawdę... Jest zamknięty. No i drugą jest szczyt na Papui Nowej Gwinei, który zdobyła moja grupa, jak byłem na Everestie. Miałem prowadzić ten wyjazd, ale oczywiście wybrałem Everest z wiadomych względów. I chciałbym wrócić i zdobyć ten szczyt do korony wulkanów. I wtedy zostaje mi tak naprawdę po jednym szczycie z Antarktydy, czy, czy to wulkan, czy to szczyt, żeby zakończyć obydwie korony. No, to życzę Ci powodzenia na tych wyprawach, żeby Warun dopisywał. Dużo zdrówka. No, i jesteśmy w kontakcie. Jeszcze raz gratuluję sukcesu na Everestie. Może nie taki całkowity, no ale szczyt jest zdobyty i to jest najważniejsze. Także duże gratulacje. Jesteśmy w stałym kontakcie i życzę Ci powodzenia na kolejnych ekspedycjach. Super, nie dziękuję. Aczkolwiek tobie dziękuję za to, że tak naprawdę tyle osób, tyle znajomych mogło tak naprawdę śledzić nie tylko mnie, ale pasjonaci gór czekali właśnie na taki kanał, gdzie będą mogli tak naprawdę tych zamęczonych tam w jakiś sposób ludzi podejrzeć, podsłuchać i cieszyć się ich szczęściem. Super, dzięki bardzo. Bardzo miło też mi to słyszeć. No to jesteśmy w kontakcie. Trzymaj się, cześć. Dzięki bardzo. Pozdrawiam serdecznie z Mediolami. Kolejnym moim rozmówcą był Jakub Patec Patecki, który działał z agencją The Summit Force prowadzoną przez Diego. Kuba szczyt Everestu zdobył wraz z Pasangiem i Dałą. Dzień po Polakach z Satori Adventures i zapraszam Was do tej rozmowy. Cześć Kuba, widzimy się po Twojej wyprawie na Everest. I pierwsze pytanie, jakie chciałem Ci zadać. To już po dotarciu do bazy zacznijmy od samego początku, bo jeszcze przed pierwszą rotacją, przed pierwszym wyjściem aklimatyzacyjnym, miałeś pewne problemy zdrowotne. Jakbyś mógł trochę opowiedzieć o tych komplikacjach? I czy od razu podjęliście decyzję o tym, żeby się udać śmigłowcem na leczenie do Katmandu? Yy, dobra, właśnie w, w ogóle witam tutaj specjalnie dla widzów Szczytomaniaka, bo widziałem, że były komentarze w niektórych, yy, właśnie yy, tam moich wypowiedziach publicznych, yy, na jakichś stacjach i tak dalej, że właśnie fajnie by było, jakby ktoś, yy, jakby Szczytomaniak w ogóle yy, zadał kilka pytań, bo yy, wiem, że dla osób, które są już na pewno tam bardziej doświadczone, to one wyciągną więcej też z takich właśnie bardziej szczegółowych pytań, i tutaj może, mogą być takie rzeczywiście ciekawe rzeczy. E, a e, odnośnie e, Twojego pytania, to szybko poprawiam, bo nie do Katmandu, e, tylko my zlatywaliśmy do Lukli. E, tam jest też taki szpital, i to się wydarzyło w ten sposób, że pojechaliśmy e, zrobić aklimatyzacyjny szczyt Lobucze. Tak jak mówiłem, to chyba nie jest do końca legalne, bo my chcieliśmy też spać na Lobucze, ale dużo osób to robi. Rząd Nepalski niby na no to nie pozwala, ale bardzo to jest popularny, powiedzmy schemat, że zanim się zrobi aklimatyzację rotacyjną, tą taką rotację przez kumbu, nie chcesz przechodzić przez ten icefall i szerpowie często robią tak, że robią lobucze, albo wychodzą po prostu na lobucze, albo robią tak, że właśnie yy, yy, spędzają tam noc. I tam mieliśmy yy, na, na szczycie lobucze. I <laughs> mieliśmy taką sytuację, że właśnie yy, poszliśmy yy, z base campu Cofnęliśmy się trochę, żeby zrobić ten właśnie szczyt lobucze. I ja pamiętam taki dzień, że właśnie miałem takie bardzo duże zmęczenie w sobie i byłem taki, nie, nie pasowało mi to do mnie, że czułem się tak, jakby mi się nie chciało iść, jakby mi się po prostu nie chciało iść na ten szczyt. A wiedziałem, że to jest w sumie cel mojej wyprawy, że ja muszę to zrobić, a miałem takie uczucie, że mi się nie chce. I pamiętam to, że nawet powiedziałem to na kamerze, że to jest takie dziwne uczucie, że nie wiem o co chodzi. I następnego dnia, jak już doszliśmy do tego kampu w lobucze, Zrozumiałem o co chodzi, bo to nie jest tak, że mi się nie chciało, tylko mój organizm już mi mówił, że coś jest nie tak. Sygnalizowało mi, że coś jest nie tak. Ja miałem wcześniej gardło troszeczkę podkorowane. No i sytuacja tam się, jak gdyby powiedzmy, zaostrzyła. No i wstajemy do ataku szczytowego na lobucze. Ja czuję, że jest naprawdę źle, nie? Ja i, i, i czułem, że coś jest nie tak czułem po prostu, że coś jest nie tak miałem taki, taką dużą gorączkę miałem e, duży ból gardła i e, nie, wiedziałem, że to nie jest związane po prostu z tym, że stałem w nocy jestem zmęczony, tylko coś jest tutaj więcej na rzeczy, no i rzeczywiście było na rzeczy, jak e, poszliśmy zjeść takie powiedzmy śniadanie ko późną kolację przed wyjściem właśnie, raczej to się śniadanie nazywa przed, przed wyjściem na atak szczytowy na Tolobucze no i zjadłem jakąś tam tam rzecz i pamiętam, że właśnie yy, mi się e, zwróciło I, i, i wtedy ten Sherpa też zauważył, że rzeczywiście coś ze mną jest nie tak bo ogólnie ten jest taki, że no no Kuba, dasz radę, nie no silnie wyglądasz, nie e, ale, ale rzeczywiście e, coś było nie tak, musieliśmy zejść po, powiedzieliśmy dobra dajmy spokój temu Lobucze, wystarczą mi wyjścia rotacyjne albo muszą wystarczyć e, bo nie mamy innej opcji i no, no zostałem po prostu, kolokwialnie mówiąc, przespałem się 3-4 godziny i wracaliśmy później do, tam jest taka miejscowość, Strzola Pas się idzie, nie pamiętam jak się nazywa, ale w tej miejscowości zostaliśmy. I stamtąd nas podjęło, podjęło śmigło. To nie jest nic takiego e, pilnego. To nie, nie działo się nic, nie wiadomo jak, 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 jak ciężkiego. Ja mogłem chodzić, ja żyłem. Po prostu miałem anginę i dosyć dużą gorączkę. Pamiętam, że miałem dużą gorączkę, no i wzięło nas śmigło, poleciliśmy do Lukli. E, tam jest szpital i po prostu daliśmy się szybko do szpitala, zrobili mi badania krwi. Wyszło, że nie mam żadnej infekcji, co było, yy, znaczy nie mam żadnej właśnie jak jakiegoś takiego yy, poważniejszego problemu. Angina plus yy, gorączka, no i yy, takie osłabienie organizmu. Tam zostałem na 3-4 dni, yy, gdzie odpocząłem po prostu yy, i później nas podjęło śmigło. I wróciliśmy z powrotem do, do base campu. Także taki tutaj bananowy styl robienia szczytu, ale, ale no tak. A konieczny był antybiotyk, czy odbyło się bez? Tak, musiałem brać antybiotyk. Też się skonsultowałem z panią doktor, z, z, która tam nas prowadziła, pani Agnieszka z Formy na Szczyt, i ona, ona mi po prostu powiedziała, jaki zasugerować też antybiotyk. Ja kulturalnie tam porozmawiałem z tym panem doktorem i też się zapytałem, czy jest taka opcja, bo on niby coś innego polecał, ale. Ale wolałem się tutaj posłuchać właśnie Agnieszki, która już pracowała w Base Campie przez, e, przez tam półtorej miesiąca i dokładnie wie, co, co i jak. Chociaż ten pan doktor też był do, dobrze ogarnięty. Szybki antybiotyk i powrót do góry, nie. No i teraz przejdźmy właśnie do pierwszego wyjścia aklimatyzacyjnego, do tej pierwszej rotacji. Czy byłeś zadowolony ze swojego tempa do podejścia do obozu pierwszego, do obozu drugiego, czy Twoi szerpowie byli zadowoleni? I też opisz może, jak wyglądało to przejście przez Icefall, czy co zrobiło na tobie największe wrażenie? Chyba rozpoczynałeś wejście w nocy, więc też no nie wszystko byłeś w stanie zobaczyć. To jest to, że nie wszystko jesteś w stanie zobaczyć, ale jesteś w stanie zobaczyć piękne światełka ludzi, którzy już idą. To w ogóle wygląda niesamowicie właśnie z base Campu, jak widzisz, że wiesz, jakieś tam wężyki się wiją, albo pojedyncze grupy e, przechodzą przez ten Icefall, co jest naprawdę niesamowitym widokiem. E, Odnośnie, odnośnie tempa, bo są dwa, py dwa pytania, żebym nie zapominał. Odnośnie tempa, ja uważam, że byłem zadowolony, i moi czerpowie też byli zadowoleni. Nie mogę powiedzieć, że byłem e, z strusiem pędzi wiatrem, ale wydaje mi się, że byłem ponad przeciętną, że jeżeli chodzi o wytrenowanie kondycyjne, to naprawdę byłem dobrze przygotowany. Miałem mniejsze doświadczenie e, na pewno i na przykład ludzie z większym doświadczeniem, mimo tego, że może byli troszeczkę wolniejsi. To po, po, dawali sobie lepiej radę, bo wiedzieli, że na przykład wiedzieli, gdzie są ich granice, nie? Mhm. Ale jeżeli chodzi stricte o samo tempo, muszę tutaj oddać właśnie e, rzeczywiście szacunek dla mojego trenera, bo da, daliśmy radę nas mnie przygotować e, dobrze i miałem e, w porównaniu nawet tutaj z innymi Polakami, którzy pewnie też są tutaj na. Na tym, na tym odcinku Kochani moi, moi, moi tutaj koledzy z wyprawy Bo myślę, że śmiało tak mogę nazywać się Fajnie polubiliśmy Miałem całkiem dobre tempo Ale no brakowało mi doświadczenia Odnośnie Icefallu No przejście jest takie, że Po raz pierwszy Byłem no dosyć mocno Mówiąc kolokwialnie obsrane Bo rzeczywiście idziesz Masz tam takie momenty, że po prostu Nagle słyszysz takie Czuk Wiesz, to znaczy, że gdzieś lód się. Wiesz, i tylko nasłuchujesz. Gdzie z którego czy to ten serak, czy to ten, czy, czy co się dzieje, nie? Że, że, że właśnie gdzieś, gdzieś, gdzieś ten lód się łamie, wiadomo, też słyszy się. Mimo tego, że się idzie w nocy, to czasami spadają lawiny. I to też jest takie, że słyszysz lawinę i słuchasz, w którym miejscu, czy to blisko, czy daleko, czy głośno, czy, 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 czy zaraz się wycisza. Także ten icefall był taki niefajny. Tam jak się szło, to nieważne czy byłeś godzinę od celu, czy zaczynałeś, wiesz, cały czas byłeś trochę postresowany. Także był lekki stresik, nie było dużo drabin, mi się wydaje, że było z 6, 7, może 8 drabin. Nie było, nie było łączonych drabin, to były jakieś takie dłuższe, ale one nie były trudne, łatwo się to przechodzi. Był jeden taki moment na kumbu, że była taka pionowa ściana i tam trzeba było się trochę podżumarować, ale... Bez żadnego problemu, tam, tam daliśmy radę i, i, i tak naprawdę takie przejście przez Kumbu, no tak bym to podsumował. I wstępny plan aklimatyzacji zakładał dotarcie do obozu trzeciego, ale mało komu się to udało, i czy możesz trochę opowiedzieć o tych warunkach, kiedy dotarliście tak. do obozu drugiego, no bo tam słyszałem, że było piekło małe. Tak, my mieliśmy akurat piekło, bo doszliśmy i. To był mój w ogóle, właśnie to jest coś takiego, że jak przyszedłem przez Tokumbu, przed tą rotacją miałem strasznie słabe morale. Byłem taki, że kurde, ja jestem tutaj słaby, nie zrobiłem tego lobucze, że wiesz, yy, widzę, że tutaj są prosi, wiesz, w tym obozie ludzie chodzą rozbujani, że tak sobie czułem się jak po prostu jak taka najsła, najsłabsza płotka, która zostanie, wiesz, zjedzona, ale po tym, jak zobaczyłem yy, po swoim yy, odczuciu i po innych ludziach, zobaczyłem, że czuję się świeżo, że nie czuję się zmęczony, że czuję się dobrze, kurde. Także ten antybiotyk zadziałał, wyleczyło mnie to i postawiło mnie to na nogi po prostu gdzieś, gdzieś tam, dodało mi to takiej e, siły e, mentalu, że kurde wcale nie jestem najsłabszy, a nawet mi tutaj całkiem dobrze idzie i doszliśmy do kampu pierwszego no to tam było powiedzmy e, taki, e, taki, dzień, e, taki dzień był, że właśnie doszliśmy już e, kiedy tam słońce świeciło e, nie można było do końca i spać, bo w namiocie to by nas e, głowa od razu zaczęła boleć, e, no i jakoś trzeba było przetrwać ten dzień w ogóle tej też, właśnie brawa dla Tendziego, bo on zawsze podejmował dobrą decyzję. Wszyscy z 8K, z kampu pierwszego do kampu drugiego, wyszli bardzo wcześnie w nocy, i ogólnie to jest dobra metoda, bo tam często przez ten bardzo mocno słońce świeci, ale i chcieli to ominąć, i chcieli iść w nocy, ale nie było słońca. Tylko ich spotkał gigantyczny wiatr, o którym zaraz będziemy mówili w kampie drugim, ale ich spotkał właśnie gigantyczny wiatr i oni strasznie przemarzli. Mnie ten G powiedział, dobra, słuchaj, wiesz co, wyśpimy się jeszcze półtorej, dwie godzinki, wyjdziemy później. I rzeczywiście tak się stało, wyszliśmy później i było słońce, bardzo mocne, ale był gigantyczny wiatr. I to się zniwelowało, że można było się, wiesz, jakoś nie pocić, nie było za zimno, nie za ciepło, tylko po prostu nam stawiał wiatr ten opór i to był jedyny problem i y, ja nie wymarzłem tak jak moi kumple z, z 8k y, natomiast jak doszliśmy do obozu no to nigdy czegoś takiego nie widziałem nie? było naprawdę tak że trzeba się było schować w namiotach bo tak wiał wiatr, zrywało namioty w ogóle my szliśmy przez Kumbu i widzieliśmy, tak jak na westernach są te takie wiesz, krzaki. trawa, tak tak lata, krzaki, to tam takie namioty po prostu gdzieś tam, wiesz, wędrowały, nie? Już nikt tego namiotu nie weźmie, bo tam jest, wiesz, są te szczeliny i tak dalej. Ale no wiesz, te namioty po prostu gdzieś tam odlatywały, yy, mój namiot odleciał w ogóle, był na takim jednym sznurku przytegowany yy, przy ja się pytam, pamiętam jeszcze jak się tak pytałem takiego yy, właśnie tam Dały, że ty Dała, tak wieje, czy nam nie czy na zwieje namiotu? On mówi spokojnie, spokojnie, nie, będzie wszystko dobrze. No, i później wiesz, ten namiot mi zaczął tak, e, powiedzmy, na tym, jak, jak pies na smyczy wokół, <laughs> e, powiedzmy, gdzieś tam budy, jak to tam kiedyś na wsiach było, cały czas jest w sumie, ale nie powinno do końca. No i wiesz, e, tak zaczął wokół tej, tej, tego kamienia tak, tak e, robić takie kółka. No i wiesz, też widzę, że mi się rzeczy zaczynają wysypywać, bo my akurat wyszliśmy z, wyszliśmy z namiotu, żeby zjeść kolację. Ja wychodzę szybko, żeby coś tam wziąć, i widzę, że mi ten namiot po prostu odleciał. E, I tak sobie lata. Ale oczywiście tam był tędzi na straży, wiedział co się robi. O, wszedł do tego namiotu, szybko spakował jakieś rzeczy, a tam wiesz, było wszystko, telefon, AirPods, jakieś tam pierdoły. I, i, i pozbieraliśmy to wszystko i znaczy on to pozbierał widać profesjonalista wiedział jak się zachować, już nie, nie pierwszy raz mu namiot zwiewa, no i tą noc na przykład spałem właśnie też z bo już mój namiot był rozwalony i spaliśmy sobie we dwójkę, uważam, że to w sumie nawet całkiem spoko, bo podczas tej wyprawy nie chrapał, na Madablam chrapał i była, był dramat, teraz nie chrapał i słuchaj, wiesz, było ciepło bo rzeczywiście w nocy taki wiał wiatr i to też jest ciekawe, że jak wiesz to jest gigantyczny huk i ty śpisz tak naprawdę, wiesz, takim jednym okiem tylko, bo cały czas się budzisz, co wiesz, 5-10 minut, bo jest głośno, bo jest zimno i no dramatyczna noc w tym kampie drugim, ale następnego dnia się uspokoiło, niestety na takim lekkim zmęczeniu, bo my mieliśmy plan taki, żeby, żeby nawet może dotknąć kampu trzeciego, także po tej nocy... Ruszyliśmy, ale Ten Dzi powiedział, że słuchaj, wiesz co, nie podchodzimy tam. Jest bardzo duży rockfall, że te kamienie spadają, bo tam nie było jeszcze. Nie Chyba było ktoś jeszcze nawet tam... oberwał kamieniem, jeden z klientów o. agencji. Nie wiem czy 8K, ale wiem, że na pewno ktoś był ranny. O kurde, tego, tego nie wiem. Możliwe, że była taka informacja, bo rzeczywiście ludzie jak zazwyczaj robią tak, że. Z kampu drugiego podchodzą pod ścianę loce, i czasami do trójki, albo wiesz, gdzieś tam trochę wyżej, to tym razem Tenji powiedział, że nie. Będziemy mieli gorszą aklimatyzację, ale ja nie będę ryzykował, że ty dostaniesz kamieniem w łeb, bo po prostu jeszcze ten śnieg nie spadł, który spadł później, i przy, ten śnieg by przytrzymał te skały, te, 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 te kamienie. Także i też kolejny aspekt był też taki, że bez tego śniegu. Po pierwsze, były luźne kamienie, i po drugie, był ten blue ice, nie? że był ten, 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 ten lód, po którym się ciężko człapie. I możliwe, że te, ta rotacja po tej takiej słabo przespanej nocy, by po prostu nam przyniosła więcej negatywnych skutków niż pozytywnych. I co, i doszliśmy po prostu gdzieś tam pod, pod tą ścianę, trochę e, zdystansowani, żeby te kamienie na nas nie spadały. Poczekaliśmy sobie pół godziny, godzinkę, w ogóle też piękne widoki. Po lewej stronie nupce, po prawej Everest, za nami Lotce, No i e, widać, prawda, Pumori i inne góry. Mega fajnie to wyglądało. No i tak naprawdę wróciliśmy do kampu drugiego, przespaliśmy się i teraz w ogóle, właśnie e, ta różnica, jak właśnie nie, nie, nie wieje ten wiatr. Super, super nam się spało. Spędziliśmy dwie noce w kampie dwójce i wróciliśmy. Ja się obawiałem, że to jest w ogóle za słaba aklimatyzacja, ale tutaj będę, będę po prostu szczery, że Tenji też mówi, że słuchaj, że Kuba ty idziesz na tlenie, nie? że okej, okay, wiadomo, lepiej by było pójść do trójki, ale ten tlen powiedzmy ci na tyle zrobi, tyle ci pomoże że to nie ma do końca aż takiego znaczenia, czy ty dojdziesz do trójki, czy do dwójki i że mówi, że ja jestem silny. Wiadomo, to też takiego gadka może, to jest tak jak wiesz, lekarz mówi dziecku, nie, żeby ten, że, ale jesteś dzielny pacjent, nie? Może mi, tak, może mi tak mówił, ale mówił mi, że właśnie, że jestem silny i damy radę. I tak wyglądała moja rotacja. I to była jedyna rotacja. Także to też jest ciekawe dla ludzi, którzy kiedyś może będą się wspinali na Everesta. Spędziłeś tam w sumie ponad miesiąc i chciałem cię zapytać o to, kto zrobił, poznałeś dużo osób i kto zrobił A. na ciebie największe wrażenie jeśli chodzi o może umiejętności wspinaczki, ale może też o tempo który himalaista był takim, kogo mógłbyś podziwiać w takim cudzysłowie Kurde, no najmocniejszy zawodnik, chyba nie ma co się tutaj oszukiwać, to był Piotr Krzyżowski z Polaków. Z zagranicznych ludzi tam e, też był Hugo, e, taki, który w ogóle jest właśnie znany. On jest e, z Chile, ale go w ogóle znają. E, on był w 8K, ale go właśnie zna i Piotr Krzyżowski, i Pereira i tak dalej. On w ogóle chciał zrobić dokładnie to samo co Piotr Krzyżowski, tylko że on odpuścił, bo on powiedział, że jest e, zła pogoda i się trochę boi tego i tak dalej. Był mega kozakiem i on odpuścił. Także, wiesz, możemy sobie pomyśleć, jak, jakim y, 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 przekozakiem jest Piotr Krzyżowski, prawda? E, że, że mu się to rzeczywiście udało. Ale y, też, kurde, y, pod względem właśnie y, skila, no to mi się wydaje, że Piotr tam rzeczywiście był taki y, jeden z lepszych. Była też u nas taka Purnima, ale y, y, ona była prze, przemocną kobietą, bo, bo ona zrobiła trzy razy Everest y, podczas y, tego sezonu, że pobiła tam jakiś rekord, że była osobą, która trzy razy zdobyła Everest. No ale to są, wiesz, takie rekordziki. Wiesz, ja tutaj komentuję jak taki y, gościu z kanapy, że, że, ten, że, wiesz, że ją tam rzeczywiście z szerpami i tak dalej, i tak dalej. Y, Także to nie jest, to jest duży wysiłek, jest przekozakiem, ale, ale wiadomo, pewnie to taki mniej czysty styl. Wydaje mi się, że Piotr Krzyżowski najlepszy, ale chcę powiedzieć jedną rzecz. Bo się zapytałeś właśnie, kto zrobił na mnie dobre wrażenie, to chciałem po powiedzieć, że wszyscy Polacy, którzy tam byli, to byli zajbiści ziomale, nie. Szymon, tam był Piotr jeszcze, był Karol, była. Ja też. Dokładnie. I wiadomo, też Aga nie siedziała za często z nami wieczor wieczorem, jak tam się przychodziło. I to też muszę się tutaj. Kurde, ale właśnie dobre wrażenie. Szymon w ogóle zrobił żurek, nie? To było tak dobre i to było tak zajęte. Bo miał y, zakwas i miał kiełbasę y, y, z jakiegoś tam jelenia czy coś tam y, i wiesz jak wdupcasz ten dalbat to jesteś taki bardzo, bardzo ci już nie smakuje, a Szymon właśnie zaprosił mnie tam do tego Campusatori y, na dobry żurek, no raz, raz też zrobiliśmy sobie tam małą imprezkę, y, bo ogólnie właśnie raczej nie melanżowaliśmy, każdy tam gdzieś jednak się starał, żeby być jak najbardziej zdrowy, ale raz sobie zrobiliśmy imprezkę i pamiętam, że E, właśnie to był najpiękniejszy powrót do domu z imprezy, idąc przez Kumbu Icefall, wiesz, z, z, i widzisz, e, widzisz właśnie e, ten, ten lodowiec, widzisz te gigantyczne góry i sobie myślisz, ja pierdzielę, nie? że tak właśnie trzeba żyć, żeby z Melanżu wracać e, przez Kumbu, e, przez Kumbu Icefall. Tam później chłopaki się śmieli, e, śmiali, Szymon i Karol, że jak w, 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 też wyszli ze swojego namiotu ja już tam wyszedłem trochę wcześniej mówili, że ta czołówka moja jakoś tak dziwnie szła i w ogóle w złą stronę i tak dalej, nie do końca pamiętam ale, ale no także y, 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 trochę zmieniłem pytanie z himalajskiego z tego, z, 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 z tego że kto na mnie zrobił poz, najlepsze wrażenie na to, że po, y, pod względem skilla na to kto zrobił po prostu takie fajne wrażenie i Polacy zajebiści byli, mega super, nie? Okej, okay, to przejdźmy może teraz już do tego ataku szczytowego na początku. Tak krótko o tym początku, bo ponownie przechodziłeś wtedy Icefall i ten Icefall się mocno zmienił. Czy dostrzegłeś te różnice, że te szczeliny są większe? Jak to u ciebie wyglądało? Wiesz co, były różne, były zmiany w w icefallu. Zauważyłem, że niektórych drabin w ogóle brakuje, niektórych jest, w innych miejscach są też na samym początku był taki moment, gdzie był taki zwisający, gigantyczny lód nad Tobą później, później jak przychodziliśmy drugi raz no to już go nie było, to znaczy, że musiał się oberwać w którymś momencie, dzięki Bogu, że nie w momencie, w którym my tam byliśmy także w kilku miejscach było troszeczkę prościej i taka szybka ciekawostka, że był taki moment, w którym za pierwszym razem ja wpadłem do, do takiej małej szczelinki bo ja ogólnie jak idziesz po drabinie i idziesz pod górę to jest prosto Szerpowie mają coś takiego, że czasami są też drabiny, tak, wiesz, że, że musisz zejść w dół, i normalnie się je robi tak, że jesteś obrócony, wiesz, twarzą do drabiny i idziesz tak, tak. jak gdyby tyłem. A szerpowie to są przekozacy, i oni idą, to wiesz, jak gdyby twarzą w dół. Tak. I to jest, wiesz, bardzo trudne. I była taka jedna drabina, taka na końcu jedy... właśnie przejścia e i, i ta, ta, ta szczelina nie była taka duża. Ona miała z półtorej metra e po prostu takie ten. I ja tak sobie pomyślałem, a, kurde, jest taka, taka, taka krótka, to ja zrobię to po prostu na jeden krok, nie? Tak jak szerpowie. I nie wpiąłem się w ogóle wtedy do, ich do, do... popełniłem po, po gigantyczny błąd i stawiając krok, ta drabina się trochę przesunęła ja straciłem totalnie, wiesz yy, jak to się równowagę. mówi, równowagę i zeskoczyłem do tej szczeliny i yy, dzięki Bogu wiesz, żaden rak mi się nie zahaczył i tak dalej i wylądowałem na dwie nogi i było spoko, szybko wyszedłem bo ona była taka, wiesz, że można było z niej wyjść i, i wyszedłem z niej i się już wpiąłem, yy, ale później mi dobrze powiedział mój szerpa, że powiedział tak że ty, ty się już nie wypinasz z tego bo ty nie wiesz czy to był to było dno tej szczeliny, że ta szczelina mogła być, hmm. że ta drabina nie była tam nie bez powodu, że może ta szczelina była jeszcze gigantyczna, tylko tam nie wiem, jest wiesz jakieś Takie mosty czasami są lodowe tak. w środku szczelin, tak, tak. Dokładnie I, i później na przykład to Ci mogę powiedzieć, że jak wracałem, czyli w sumie po dwóch dniach widziałem... Możliwe, że pomyliłem miejsce, ale wydaje mi się, że rzeczywiście odkryła tam się trochę dalej taka dziura. Także możliwe, że miałem gigantyczne szczęście. Także trochę się zmienia ten, ten Icefall, nie? Ok. Dobra, przejdźmy teraz do ataku na szczyt. Z obozu trzeciego, kiedy szedłeś już na przełęcz południową do obozu czwartego... Szedłeś w dużej grupie wspinaczy, są te słynne zdjęcia, między innymi Szymon Jaskuła Schodząc, zrobił te zdjęcia podchodzących tak. ludzi na przełęcz, i czy tobie oni bardzo przeszkadzali w utrzymaniu swojego tempa, czy dużo musiałeś poświęcić czasu, po prostu czekając. Aż oni przejdą, czy byłeś w stanie ich wyprzedzać, bo tam tylko w niektórych miejscach są dwie liny poręczowe, że można się tak. mijać. Ale podobno też było tak, że czasami to po prostu szli w górę, albo w dół tymi dwoma linami, więc też za bardzo nie dało się wyprzedzać. Jak wspominasz to podejście? Już ci mówię. Mieliśmy w dużym skrócie wyszliśmy jako praktycznie jako ostatni, było niewiele ludzi za nami, bo Przepraszam, moi szerpowie, jeden z moich szerpów i ogólnie szerpowie 8K ratowali Macedończyka, ściągnęli go. W ogóle tam też był taki fajny moment, w którym Piotr Krzyżowski też, też tam podszedł do tego Macedończyka, bo akurat w tamtym momencie nie było nikogo z tej agencji i wymieniali mu butle. Nie? I tam rzeczywiście Piotr Krzyżowski się tam zaangażował. Zawołał mnie, że Kuba, weź zawołaj kogoś, bo tutaj jest wiesz, leży wasz gościu i tak dalej. Ale on tam był jak gdyby wstępnie ogarnięty. Ale no, wracając, przez to, że moi szerpowie ratowali tego maceryńczyka w nocy, wyszliśmy trochę później, wiadomo, musieli trochę odpocząć i tak dalej. W ogóle ci szerpowiec są przekonie, nie? I wyszliśmy jak, jako jedni z ostatnich. Tutaj się zapytałeś, jak to z tymi kolejkami było. Rzeczywiście ja też mam takie zdjęcia, jak widać taki gigantyczny sznur tych ludzi. Prawda jest taka, że to męczy, bo jak idziesz takim tempem,. Wiadomo, że właśnie to jest to, że idąc wolniej, czasami możesz się bardziej męczyć. Bo to nie jest, nie jest twoje tempo. Ty marzniesz. My też byliśmy tam na tlenie już. Także wiesz, ten tlen też ci podrażnia, jak tak musisz oddychać. I mm, trwało to długo, ale na przykład mój szerpa, ja miałem takiego pasanga. Ten pasang jest tam w ogóle bardzo znany. Wiesz, tam się praktycznie z każdym wita, każdy go zna. Jest bardzo su super gościem. Był y, parę razy na K2, był nawet na jakiejś tam zimowej wyprawie na K2, chyba na próbie y, wyjścia, bo tam akurat nie, wiem, że nie wszedł w zimą, ale wiesz, to był taki gościu, który po prostu wypinał mnie. I, i, I czasami robiliśmy tak, że zadupcaliśmy w niektórych momentach po prostu przez. Przed, przed, przed na przykład yy, yy, wężyk ludzi, nie? I mijaliśmy 20, tylko że wiesz, a ja wtedy byłem taki wyrypany, ja mu mówię pasang, dobra, okej, okay, spoko, ale na razie nie wyprzedzamy na przykład, nie? Ale wiesz, mija, mija yy, 30 minut, yy, uspokaja się te, tempo, tento, no i wiesz, i, i cyk znowu gdzieś tam wypina mnie i idziemy boczkiem. Ale czułem się bezpiecznie, czułem, że on wie, co robi. Yy, I prawda jest taka, że doszliśmy, jako, doszliśmy, to jest w ogóle ciekawe. Przejście z kampu trzeciego do czwartego było gigantycznie ciężkie, było bardzo ciepło wtedy, był to długi dzień i yy, to jest fajne, że yy, my mieliśmy. Jak słyszysz o tym, że będziesz w kampie czwartym, to zawsze słyszysz to, że, słuchaj, tam nie będziesz spał ale mówią ci, że dojdziesz do kampu czwartego, odpoczniesz sobie 3-4 godzinki, yy, może troszeczkę się przespać, właśnie jak się uda, yy, może troszeczkę wiesz, poleżeć, zjeść coś i będziemy ruszali. W moim wypadku to wyglądało tak, że my dochodzimy, a ja patrzę, że już na zegarku jest godzina 6.10, a my mieliśmy o 6 wychodzić i sobie myślę, ja pierdzielę, nie ma opcji, że ja teraz wyjdę, nie ma opcji, bo ja po prostu, ja jak tam dochodziłem, to już byłem turbo wycieńczony, nie? To mogę powiedzieć szczerze, że byłem tam naprawdę bardzo zmęczony, jeszcze miałem bardzo słabą noc, bo miałem, e, e, obok mnie spał taki Kaspar z Estonii, kaszał cały czas i wiesz napadało nam do namiotu śniegu z jednej strony, z drugiej strony, bo były dziury do butów mi weszło wiesz, spałem tam bardzo krótko dzień był długi i dochodzę i tam już właśnie w tym, w, tym, w tym namiocie już był Kaspar, bo on wyszedł troszeczkę wcześniej jego szerpa nie brał udziału w akcji ratunkowej i on, on wyszedł trochę wcześniej i ja się go pytam, nie, kiedy wychodzisz on mi mówi, że za dwie godziny a ja mówię, stary, nie możemy wyjść, nie możesz wyjść o ósmej tamten, bo to już może być trochę za późno. A on mówi, I to jest wiadomość od anioła, bo ja o tym nie widziałem. On mówi takie coś. Słuchaj, my jesteśmy na przełęczy, to jest inny czas. To jest dwie godziny do przodu, nie? Do, 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 yy. No wiesz, o co chodzi, że mamy jeszcze dwie godziny. I ja wiesz, totalnie nie będąc świadomy tego, czułem się tak, jakby wiesz, był poniedziałek rano, a ja mogę kliknąć jeszcze, wiesz, drzemkę na dwie godziny, nie? No ale. Tak czy siak, obiecywali nam 3-4 godziny tego odpoczynku, a tutaj info, że za wiesz, półtorej godziny do dwóch będziemy musieli ruszać. Ja byłem tam totalnie wygnieciony. To muszę powiedzieć szczerze, że najgorzej jak się czułem, to podczas schodzenia, bo miałem ciężko, i w tym kampie czwartym. Widać było, że ciężko też z tlenem. E, tam musiałem sobie podkręcić e, na chwilę chyba z dwójki sobie podkręciłem, bo w ogóle dochodziliśmy e, na tym reduktorze, e, była dwójka, jak dochodziliśmy mhm. do tego kampu. Musiałem sobie na chwilę podkręcić na 2,5, żeby po prostu troszeczkę mnie wróciło do życia. No i to był. To, to akurat chcę, chcę to powiedzieć, bo to jest naprawdę interesujące. Jesteś zmęczony po całym dniu wiesz, ciężkiej roboty i człowiek normalny by pomyślał, że okej, okay, to w takim razie zjesz jedzonko. Ale nie no, na tej wysokości, wiesz, patrzysz się na jedzenie i nie dasz rady go przełknąć. Ja miałem taką metodę, że zjadłem jakieś kubki, wiesz, gorące kubki, jakieś. E... Jakieś takie, po prostu piłem takie rzeczy, które mają mało kalorii, ale pić się w miarę dało. Jak miałem jakieś, wiesz, żele czy żelki, też starałem się je zjeść, ale na przykład robiłem tak, że na przykład tylko jeden gryz, bo już drugiego tego samego bym nie przełknął i brałem coś innego, otwierałem. Także to, to było takie ciekawe przeżycie. No i e, odpoczęliśmy chwilę, te półtorej godzinki ubrałem się, wstałem na, na nogi i pomyślałem sobie, że dobra, no mogę zostać tutaj i, i powiedzmy odpocząć, ale mogę też spróbować po prostu wyjść, dać sobie szansę pierwszą godzinę zobaczyć jak pójdzie i wtedy podejmę decyzję, czy idę do góry czy idę w dół ruszyliśmy i ruszyliśmy, dobra, tak się tutaj rozgaduje trochę, ale to są ciekawe rzeczy dla mnie przynajmniej, nie? Bardzo, bardzo interesujące, także rozgaduj się, nie ma problemu Wspomniałeś o 2,5 przepływ tlenu, i też wyjaśnijmy, że to jest 2,5 litra na godzinę. Czyli no, jak odczułeś też tą różnicę z 2 na 2,5? Czy to jest faktycznie taki dodatkowy oddech, tak możesz tak głębiej zaczerpnąć tlen. Jak, jakie to wrażenie czy daje taką dodatkową moc? Już, już mówię. Ogólnie wtedy jak doszedłem do, do namiotu, tam sobie podkręciłem ten tlen. Ale minęło 15 minut i już zszedłem na półtorej. Bo wiesz, jak nie jesteś na wysiłku, to lepiej, żeby nie, nie korzystać z tego tlenu za dużo. Lepiej sobie zostawić te przepływy na właśnie y, akcje, jak się masz, masz męczyć. To też jest w ogóle ciekawe, że czasami jak się wyprzedza ludzi, mój szerpa akurat tego nie stosował, ale czasami jak się wyprzedza ludzi, to też jest taka metoda, że na przykład ci podkręca na trójkę, Właśnie na te 3 litry i żebyś był mocniejszy. Ja już to wytłumaczę, bo tlen, y, jak ktoś totalnie nie ma pojęcia, no to, to nie jest tak, że się czujemy jak na y, poziomie morza. To nam potrafi zbić, powiedzmy, wysokość o 1000-1500, ale ja muszę powiedzieć szczerze, mi się wydaje, że nawet więcej, że ja na przykład, jak byłem na tym tlenie, że nawet może ona jakieś 2000 metrów może ci ci, y, ci wysoka przepustowość y, pozwolić, i y, odczucie było takie, jak po raz pierwszy założyłem plen, to zaczęliśmy na jedynce. Yy, zaczęliśmy od jedynki. Niektórzy zac zaczynają od połówki, tego pół litra na ten, ale ja zacząłem przed tą ścianą locem i pasan powiedział: Nie, nie rób połówki, zrób sobie jedynkę, nie? I nagle to jest tak, jakbyś dosłownie. To jest gigantyczna różnica, i to trzeba podkreślić, że to jest gigantyczna różnica, że ja, po... bo to nie tylko jest coś takiego, że ty yy, się czujesz. Silniejszy, albo że możesz, wiesz, wziąć głębszy oddech. Nagle wszystkie Twoje narządy dostają, yy, wiesz, yy, tego tlenu. I nagle się poprawia apetyt. To też jest ciekawe, że nagle gdzieś tam możesz bardziej coś podjeść. Gdyby nie ten tlen, to ja bym na... no, nic nie wstawił pewnie do, do żołądka, ale yy, tam wyżej. Ale wiesz, daliśmy sobie tą jedynkę, to było zajście. Jak byłem. Yy, yy, ja też wiedziałem, że ja nie, nie. Ja tak czekałem, po prostu jak sam Pasang mi powie, mój mój, mój szerpa ten e, podczas wyprawy główny, bo ja miałem Tendżiego, ale Tenji był w bazie, on tam zarządzał rzeczami, ale Pasang był tym koniem, który tak naprawdę mnie tam, e, mówiąc kolokwialnie, wniósł, nie? Bo naprawdę e, dzięki. Bez, bez jego pomocy to bym tam nic nie zrobił. Ale e, do czego dążę? Mieliśmy tą dwójkę, e, on sam ją zmienił i było z jedynki na dwójkę, zajście później e, na balkonie. Od razu z, y, wystartowaliśmy chyba mając 2,5 albo dwa. Nie chcę. Kurde, wydaje mi się, że dwa y, pół wystartowaliśmy z kampu czwartego na sam szczyt i później na 8, chyba 400, czy gdzieś y, jest fajnie. balkon. Balkon piękny, piękny widok, y, widać tam było właśnie czołówki. I chyba, czy ja y, nie wchodziłem tego samego dnia, co Krzyżowski. Na, nie wiem, czy on nie, nie wchodził dzień później na loce. samego w sensie... dnia chyba, tak. Nie wiem, czy nie widziałem jego czołówki, tak sobie myślałem i tak się też martwiłem, czy kurde, może tam była taka czołówka na górze i później gdzieś tam jej zniknęła, ale oni tam chyba po prostu gdzieś tam weszli do kuluaru, czy coś tam się działo, ale właśnie tak sobie myślałem, że kurde, tam gdzieś jest Piotr Krzyżowski, nie? I zapierdala bez tlenu, nie? A czy po co się tak męczyć, nie? Po co się tak męczyć? W ogóle to też jest fajne, że właśnie widzieliśmy się w tej kolejce też, z Piotkiem Krzyżowskim, jak gdzieś tam wychodziliśmy do góry, złapaliśmy się z nim, złapaliśmy się z Simonem, Jaskułą, z Karolem, bo oni akurat schodzili. Ale dobra, bo widzisz, że ja już zaczynam zmieniać tematy. Z tego 2,5 dali mi trójkę i po prostu też to było takie zabiste. Albo wydaje mi się, że możliwe, że na dwójce wyszedłem i mi od razu o jeden, jeden poziom zmienili. To jest coś takiego, jakbyś po prostu mógł o 20% więcej. 20% więcej to jest gigantycznie dużo, i już na tej trójce doszliśmy do końca. Już na tej trójce doszliśmy na sam szczyt i schodziliśmy. Także no. Wspomniałeś o tym, że przez, przez to, że twoi sherpowie zaangażowali się w akcję ratunkową, wyszedłeś z obozu trzeciego jako jeden z ostatnich. No i to jest też ciekawe, bo widząc nawet twojego inricha, to zauważyłem, że wyszedłeś jako jeden z ostatnich, ale później do ataku szczytowego ruszyłeś jako jeden z pierwszych. Wiele osób jeszcze zostało wtedy w, na przełęczy w obozie, i czy ty znajdowałeś się faktycznie na czele tego, tej grupy, która szła na szczyt, czy też jeszcze musiałeś po drodze czekać, mijać kogoś, czy na uskoku było dużo ludzi? Jak to wyglądało? Już ci tłumaczę. Wiesz co, ogólnie właśnie wyszliśmy jako <laughs> tam w ogóle tego dnia, bardzo dużo osób zostało na noc w tym obozie czwartym. To nie jest taka dobra praktyka, raczej się tego unika. Ale ten dzień był ciężki nie tylko dla mnie, jak się okazało, że dla każdego i po prostu też przez to, że było ciepło, i tak dalej. Dużo osób, dużo osób sobie odpuściło. My wyszliśmy jako jedni z pierwszych, nie chcę mówić, że wiesz, wiesz, pierwsi, bo rzeczywiście były przed nami osoby, i też był powiedzmy lekki wężyk, ale widać było, że to wyszły takie osoby, które ogarniają, że to, były, to byli zawodnicy, którzy mieli szybkie tempo. Gdzieś mi to tempo przyznam szczerze, spasowało. Także wiesz, tam już, tam już nie wymijaliśmy, tam już było tak, że szliśmy po prostu e, do góry. Raz mieliśmy taką sytuację tylko, że chyba ktoś zasłab rzeczywiście, e, znaczy, że był słabszy po prostu, nie, że zasłabł, ale e, stracił siły i go musieliśmy tam wyprzedzić. Na uskoku Hilarego byliśmy e, jako, właśnie to pamiętam, że przyszedłem tam i widziałem moich ziomali z tego 8K. I się gdzieś tam witamy, i tak dalej. To widziałem, że na przykład jeden był taki zestresowany, że kurde, on by chciał już jak najszybciej stąd uciekać, że się tam boi tego, tego 8 tysięcy, powyżej być po 8 tysiącach. Jeden był taki bardzo zmęczony, a ja byłem, wiesz, uśmiechnięty, uchachany, wiesz, byłem taki po prostu, czułem się pełni sił, co w ogóle było dla mnie dziwne, bo rzeczywiście w tym obozie e, czwartym się czułem źle, ale jakoś to minęło po prostu i czułem się naprawdę silny tam akurat właśnie ludzie na początku tego uskoku Hilarego się gdzieś zatrzymywali ja mówiłem do mojego szerpy, pasanga że dawaj, chodź, wyprzedzamy ich kurde, bo ja się, wiesz, nie chcę mi się tutaj czekać, nie chcę mi się tutaj jeść, już widzę że szczyt jest blisko, To się okazało nieprawdą, bo jednak tam cały czas był trochę dalej, trochę dalej ale mówię, dawaj, lecimy, no i po polecieliśmy rzeczywiście jako jedni z pierwszych tam gdzieś doszliśmy w ogóle to też jest piękne, jak się idzie E, na, wychodzi się na tą górę, to w, czasami w pewnych momentach widzisz, e, jak są czołówki od strony chińskiej, i tak masz takie poczucie, że dobra, nie? Że są ekipy, i wychodzimy na tą górę i ona będzie nasza i wie, że atakujemy ją, i dzisiaj no, ma nas puścić, nie? Widoki były przepiękne. W nocy, jak się szło, e, to pięknie e, księżyc tam oświetlał e, wszystkie, wszystkie chmury pod nami, i tak dalej. Re, te chmury reflektowały to światło, i było widać idealnie wszystkie góry. Wiesz, Makalu i, i e, każdą inną górę wysoką było widać w te, podczas tej nocy. Bo e, można powiedzieć, że ja trochę podczas tej nocy przychodziłem. My doszliśmy na ten szczyt tak jak tak 10 minut przed y, tym jak słońce wyszło i zaczęło być jasno i to też jest piękne że miałem okazję zobaczyć coś y, niebywałego ten trójkąt który ten cień który rzuca Everest to mogę podrzucić właśnie tutaj y, ci nagranie żebyś też mógł sobie wrzucić y, to wszystko będzie w ogóle na odcinku i też to co ciekawe ja jestem, wiesz, powiedzmy już w jednym programie opowiadałem na temat tego Everestu, tutaj tobie opowiadam na temat tego Everestu, na przykład yy, kumpel się mnie pyta, że ty nie boisz się, że wiesz, że yy, zdradzisz za dużo albo pokażesz i że ludzie nie będą chcieli wejść na odcinek. Ja mówię, że my moglibyśmy rozmawiać przez 10 godzin, Wyrzodzi, że tych rzeczy tyleś tam działo, tak. że to 10 godzin można by było yy, opisywać i dopiero wtedy bym się mógł martwić, że... Coś nie zostanie pokazane. Ale wracając, e, wiesz, doszliśmy na ten szczyt, e, i teraz miałem tam problemy z butlą. Miałem jakąś tam. Tam, tam mi wymieniali butle. Miałem dwie butle zmieniane raz na balkonie, a raz właśnie na szczycie. E, pasang, e, pasang mi zmieniał tą butlę i coś tam się okazało, że jest jakiś problem e, z zatyczką, zaworem. Nie działa do końca ta butla i ona była tam naprawiana. Także e, można by było powiedzieć, że na szczycie zostałem. Tędzi mi mówi, że, że wcześniej przed wyprawą, że maksymalnie 15 minut, a my zostaliśmy tam godzinkę. W ogóle, w ogóle mi to nie przeszkadzało. Siedziałem tam tak, patrzyłem się na ludzi, obserwowałem, wiesz, radość, e, e, zmęczenie. Czasami właśnie tej brak radości, bo niektórzy byli tak zmęczeni, którzy dochodzili, że wiesz, że po prostu siadali, e, zdjęcie e, i tyle. Widziałem wiele różnych ludzi, też właśnie tych Chińczyków z drugiej strony, którzy przychodzili, e, jakiś... To też było takie piękne, że tam nasz, no jest taki powiedzmy dwa metry na dwa metry na szczycie. Jest takie, wiesz, powiedzmy, śmietniczek, rzeczy, które gdzieś tam ludzie zostawiają. Wiesz, jakiś, e, ja też tam przyznam się szczerze, zostawiłem różaniec. E, akurat. O to mnie poprosił mój tata, e, może gdzieś tam, e, że, 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 żebym wziął ten różaniec, który e, tam był dla niego bliski. E, zostawiłem go tam na, na, na szczycie. Tam też są, wiesz, były jakieś obrazki osób, które e, są chore i tak dalej. Także tam ludzie, wiesz, często wychodzili z jakimiś intencjami, Nie. E, i, I to było niesamowite, spędzić ten czas na szczycie. Był gościu, który zajarał szluga na, na, na szczycie Everestu. E, też mam go nagranego. E, mam gdzieś, e, tylko nie wiem czy akurat to złapało, e, bo on był tam trochę dalej, ale pamiętam, że go nagrywałem. Gościu, gościu który jarał szluga, gościu robił pompki. E, wiesz, tam się ludzie wygupiali cieszyli się, przytulali się. Także pięknie było, ale niestety przez to, że miałem tą zmianę butli z tlenem, e, trwało to długo i już zdążyli ludzie przyjść. I wiesz, ci, mm -hmm. no, na tym uskoku Hilarygo akurat rzeczywiście jest ciężko się mijać. I tutaj stanęliśmy w takich kolejkach. Miałem w ogóle taką kole taki korek. W pewnym momencie było takie. Tak, tak było dużo ludzi, że y, przez chyba 10 minut się nie ruszałem. Wiesz co, że nie, nie dało się ruszyć ani w jedną, ani w drugą. I po prostu czekaliśmy, ale ci szerpowie już widać, że niektórzy mają ogar i potrafili powiedzieć: Dobra, wy tutaj, wy tutaj mm -hmm. szybko puszczamy. Ci przechodzą, później my pójdziemy, no i e, jakoś tam to przeszliśmy, nie? Chciałem Cię zapisać jeszcze o jeden incydent, który miał miejsce w okolicy stopnia Hilarego. Doszło tam do tak. wypadku, w wyniku którego zginął młody, ale doświadczony już 23-letni Sherpa Pastengi też zginął jego klient, 39-letni Brytyjczyk Daniel Patterson i ty byłeś bardzo blisko tego wypadku, jak wyglądało to z twojej perspektywy i jak w ogóle dowiedzieliście się o tym, że ktoś wtedy spadł? No kurde, to jest, to jest w ogóle ciężki temat, ja też gdzieś go tam cały czas przerabiam w ogóle z psychologiem i tak dalej, bo no, no mówiąc szczerze nie radzę sobie do końca z tym, też czasami jak się, jak się uczestniczy w takich rzeczach, nie chcę, wiesz, wyjść na taką osobę, która nie jest pozbawiona emocji, ale jak się uczestniczy w takich rzeczach, to trochę naprawdę potrafi zryć i, i, i nie chcę wyjść na osobę obojętną, tylko po prostu rzeczywiście sobie gdzieś tam, gdzieś, gdzieś to jest taki temat, który naprawdę gdzieś tam przerabiam, ale... E no, co, no, te, to też pokazuje y, tym ludziom, którym się wydaje, że to tutaj jest takie proste, że to wystarczy wyjść, bla, bla, bla. Cię wciągną, zrobisz zdjęcie na szczycie i zejdziesz. Nie do końca. Te wypadki się zdarzają nawet najlepszym. To, co powiedziałeś. Pas Tenji i on miał ksywkę Everest. To był gościu, który był znany z tego, że on chodził bez butli, wiesz, że on potrafił 7 butli na przykład wnosić z kampów, nie? Każda waży 7 kilo, także możemy sobie szybko matematykę zrobić, że był najsilniejszym szerpą w 8K do tego był ten dany, to jest gościu, który, który, który jest naprawdę, ni był niesamowity, nie, to jest, 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 jest gościu, który, wiesz, jak byłeś z nim w namiocie, to widziałeś, że to był taki gościu, który na przykład nie chciał Ci przeszkadzać, to był taki typ, który, wiesz, nie chciał zabierać za dużo miejsca, który był taki bardzo ugodowy, to był taki człowiek po prostu, który który był dobry, nie? że tak rzeczywiście możesz powiedzieć, że jest dobry. Dan był po prostu zabisty i był taki, taki dorany przyłóż. Bardzo go lubiłem i dlatego też mi się ciężko o tym mówi, ale sytuacja wyglądała w ten sposób, że to jest, mi się wydaje, że to zostało spowodowane przez, przez to, że w tym momencie było za dużo ludzi. Komercjalizacja rzeczywiście tutaj odgrała tą swoją rolę. Było bardzo dużo ludzi w ten dzień którym ja atakowałem szczyt, bo była super pogoda. Staliśmy na grani, na tym uskoku. Tam była taka czapa lodowa. Wydaje mi się, że ten śnieg spadł, bo tam spadał przez ostatnie dni i nie zdążył, nie zdążyło tego związać. I nastąpił po prostu zerwanie, zerwanie czapy lodowej, ten cornice Fall, tak to się nazywa po angielsku. I wtedy nikt nie wiedział, że coś się. Znaczy, inaczej, jak to wyglądało? Nagle wiesz, stoimy wszyscy znudzeni, bo czekamy, jest ciepło, oglądamy piękne widoki, i nagle wiesz, zerwanie. Nie, jakby ja nie wiedziałem, co się dzieje przez pierwsze sekundy, rzuciło mną do tyłu, później do przodu, później znowu do tyłu. Patrzę się na e, e, pasanga, pasang mnie wiesz, gdzieś tam chwycił. Jakkolwiek by to miało pomóc, ale, ale wiesz, po prostu gdzieś tam po tych 15-20 sekundach nagle wszyscy się trochę bardziej uspokoili. Wiadomo, że tam cały czas było głośno, niektórzy mówili, biegnijcie w tą stronę, idźcie w tą stronę, ale wiesz, nie możecie się ruszyć, bo też są ludzie. Także gdzieś tam się upchaliśmy i wyciągaliśmy ludzi na poręczówkach. Bo, bo tam sp po prostu parę ludzi tam spadło i tak po prostu wisiało jak byli bombki pięci, na. Byli w pięciu, ale po prostu stracili równowagę i tak. leżeli, tak. I ten dżumar ich tam po prostu przytrzymał, nie? dżumar zadziałał. Ale y, podczas tych kolejek, właśnie, jak się, jak się chodzi, jak się wiesz, chcecie minąć, to czasami jest tak, że szerpa cię wypina. Robi trzech, wiesz, przechodzicie przez trzech, i dopiero wtedy się wpinacie. I, i zazwyczaj jest wtedy tak, że ty się złapisz kogoś za uprząż, ty się złapisz kogoś za za, wiesz, za rękę ci podadzą, i wtedy jak ci noga się obsunie, bo to jest taka powiedzmy zagrożenie, które rzeczywiście tam jest. Jak ci się noga obsunie, albo wiesz, śnieg się troszeczkę obsunie, to się łapiecie i. okej, okay, przypał? Ale jesteście gdzieś tam cały czas, yy, 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 prawda, na, na, na miejscu. A wydaje mi się, że właśnie Everest Pastengi i, 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 i Dan nie, wtedy właśnie robili ten manewr i no niestety, nie, 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 nie dali rady, by się utrzymać, jak to, jak to wszystko spadło. Co ciekawe, my się dopiero dowiedzieliśmy o tym, że, że ktoś tam rzeczywiście, no niestety, zginął po tym, że jak szukaliśmy, bo nie, nie było informacji, nie było kontaktu z danym, nie było kontaktu z jego mnie, że co się mogło stać? I właśnie nikt, każdy wykluczał to, że e, wiesz, że oni coś tam, nie wiem, od, m, odpadli albo nie mieli siły. Każdy to wykluczał, bo oni wiedzieli, że ten e, e, szerpa jest po prostu nie do zajechania. No i później na zdjęciach było widać, że e, przed tym wypadkiem oni stoją w kolejce tak naprawdę 6 metrów przed nami, po wypadku Kurde, blade, no niestety już ich po tym, jak, wy, jak byli wyciągani ci ludzie, to właśnie widać, że, że ich brakuje, że oni nie zostali wyciągnięci, bo po prostu nie byli w Także dramatyczna sytuacja nikt wtedy o tym nie wiedział bo było tak głośno, było tak wiesz było tak tłoczno tam też był taki rozgardiarz każdy się bał, że nikt nie zauważył że ich brakuje też ja nawet nie wiedziałem, że oni są przed nami tak blisko, ja przyznam szczerze jak byłem w tej kolejce to nie wiedziałem, ja myślałem, że, że już ich nie ma ale to też jest takie coś, że, 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 że każdy ma ten sam strój, kombinezon każdy gdzieś tam jest podobny do siebie, to, to, to ciężko jest rozpoznać no i sytuacja jest naprawdę tragiczna i yy, tak naprawdę mówię, mówię, chcę po prostu, no wiesz, za, zapytałeś się, nie, ale, ale po prostu mówię o tym, że, że to nie jest takie proste i nie tylko Himalaje, nie tylko tysięczniki, ale coś takiego się może śmiało wydarzyć w Tatrach, coś takiego się śmiało może wydarzyć na każdej górze, gdzie jest śnieg, gdzie coś jest ośnieżone, może to się zerwać, także yy, widzicie, nie, to są po prostu, przy... no, no, no przypadek, dobra, koniec, no i takie coś się wydarzyło niestety. A jak oceniasz y, trudności na tym słynnym stopniu, Hilarego? Nie, no, dzisiaj byliśmy nawet razem, prawda, na ściance wspinaczkowej. To jak ktoś robi, wiesz, trójki XD, wiesz, to ciężko powiedzieć, bo to ciężko przełożyć. Ale wydaje mi się, że jak ktokolwiek, ktokolwiek prawda, troszeczkę wspinaczki, ale tutaj akurat muszę dodać też wspinaczki lodowej, tutaj warto jest umieć chodzić w tych rakach. Warto wiedzieć, jak się zachowuje rak też na skalę bo po śniegu się fajnie chodzi, ale jak już mamy raka położyć na skalę, to już może być nieciekawie. Nie, no to jest, to jest banalne, nie? Mówiąc całkowicie wprost, jeżeli chodzi o technikę wychodzenia, my mamy Jumar, to jest bardzo proste. No dosłownie Everest jest naprawdę moim zdaniem, jeżeli chodzi o techniczny aspekt, dużo prostszy niż na przykład takie Amadablam, nie? Mhm. Także tam nie ma trudności technicznych, jeżeli jesteśmy wysportowani, ogarniamy właśnie trochę wspinaczki, Mamy obycie w rakach i tak dalej, to nie będzie dla nas żaden problem, żaden. A jak wyglądało zejście? Bo rozpocząłeś jako jeden, jeden z pierwszych wspinaczkę z obozu czwartego w tej pierwszej grupie. Na szczycie trochę czasu spędziłeś, no ale kiedy schodziłeś, to jeszcze mnóstwo osób podchodziło w górę. Czy były możliwości, żeby się mijać? Mówiłeś, że szerpowie bardzo tak sprawnie koordynowali ten ruch. I czy to pomogło przy zejściu do, do obozu czwartego? I jak wyglądało dalsze zejście? Czy dużo czasu spędziłeś w tej czwórce? już zdecydowanie te kolejki były nieciekawe nie na uskoku Hilarego tam trzeba rzeczywiście było czasami poczekać 10 minut później gdzieś tam szło się powoli ale jak już się przeszło przez ten uskok Hilarego to nawet jeżeli tam szli ludzie to bez problemu się gdzieś tam przepinaliśmy schodziło się w miarę szybko jedyne co no to rzeczywiście to że słońce później mega mocne słońce gdzieś tutaj do, do, nas dowaliło i, I jak tutaj o, o, słuchają nas osoby, które gdzieś tam wiedzą, jak to słońce może działać, mimo tego, że są góry wysokie, zimno, tak to słońce przywali, to było najbardziej obciążające. Ja doszedłem do tego, do, do czwórki. Już się, wiesz, też mega cieszyłem, e, bo, bo po prostu wiedziałem, że to powiedzmy najgorsze, chociaż później bardzo cierpiałem, jeszcze schodząc niżej, bo to nie jest tak, że schodzimy do czwórki. Tutaj moi Polacy, rodacy, koledzy, Poszli na łatwiznę i poszli spać w tej czwórce Nie żartuję oczywiście Niektórzy robią tak, że w tej czwórce odpoczywają, śpią Mi szerpa powiedział, żeby, żeby schodzić jak najniżej Także doszliśmy do tej czwórki Tylko żeby się coś napić Coś przekąsić Ja tam powiedzmy byłem takim no Byłem jak taka wesoła rybka, czekałem co mój szerpa powie Położyłem, rozłożyłem karimatę Położyłem się na golaska, tylko sobie właśnie twarz zasłoniłem, żeby mnie to słońce nie przygrzało, no i po prostu czekałem na dalsze rozkazy od mojego szerpy. Prawda, tutaj byłem od niego bardzo zależny, bez niego bym tam zginął po prostu w sekundę. Także, także, także czekałem sobie, dobry humor tam był rozmawialiśmy sobie z szerpami wręcz ja się byłem taki zadowolony że widziałem że niektórzy się zastanawiali czy może mnie jakaś wysokościówka nie walnęła bo tak trochę też wiesz majaczyłem latałem na, na golaska przechodziłem z jednego namiotu do drugiego ale ale no zostaliśmy tam półtorej godziny nie ukrywam byłem bardzo zmęczony ale jakoś tak sobie pomyślałem że dobra teraz to już wiesz teraz to już zostało wszystko zrobione to jakoś damy radę nawet dała się ten mój szerpa, który nagrywał, był widziałem, że go trochę to nawet bardziej rozwaliło. I, i, i jak szliśmy z czwórki do trójki, to on powiedział, że on, no, że on musi chwilę zostać, że on zostanie z tyłu i żebyśmy szli. Także on został z tyłu. Ja zadowolony poszedłem do przodu z pasangiem. W ogóle też były takie sytuacje, że gdzieś tam siedzieliśmy, bo już byliśmy tak zmęczeni, że siedzieliśmy w, w miejscach, gdzie się przepina z poręczówki z jednej na drugą i było tak ciężko, tak gorąco, że wręcz przysypialiśmy, nie, że tutaj na 10 minut i tak dalej. Nie powinno się tak tego robić, ale prawda jest taka, że ja już byłem bezpieczny, bo ja miałem tlen. Ja byłem tam już na niskim przepływie, bo po prostu wykorzystywaliśmy to co było w butli. Na niskim przepływie ale miałem tlen, ale po prostu z tego ciepła zasypialiśmy i Byliśmy zmęczeni. E, pamiętam też taki tam był moment, zejś, z, z momentu schodzenia z trójki, e, tuż przed trójką, wiesz. Nagle poczułem, że mi tak całkowicie ode, odebrało siły i się okazało, wiesz. I, i, I kurde, ciężko mi to się opowiada, ale po prostu jestem rozemocjonowany. E, odebrało mi tak siły, że wiesz, spadłem na kolana i tylko mówię, wiesz, za, mówię, te, mówię temu mojemu pasangowi, że pasang i pokazuję mu, żeby zobaczył, bo. Bo to już nawet był niewielki przepływ, tam była połówka albo jedynka, ale cały czas, jak gdyby, już patrząc na to, że byliśmy w akcji 20 parę godzin 29 godzin no to byłem, byłem po prostu zmęczony tym. I, i tego tlenu brakowało. I, I właśnie pamiętam, że w tym momencie podszedł pasang, powiedział tylko taki shit, w sensie, że, że kupa, nie, gówno. Okazuje się, że właśnie ta butla się gdzieś tam skończyła. On jeszcze miał jakiś, jakiś skrawek swojej. I mi ją wymieniał, i wtedy właśnie też zrozumiałem, jak ta butle jest istotna. Bo po prostu przez tą minutę, jak byłem wycieńczony, jak on mi wymieniał tą butlę, to ja po prostu się odleciałem, nie? Mogę śmiało powiedzieć, że czułem się tak, jakbym, nie wiem, po prostu był jakiś balon taki z gazem rozweselającym, jak czasami młodzież e, stosuje, czego nie, nie, nie polecamy, bo to jest niezdrowe, ale wiesz, po prostu czułem się taki bardzo mocno e, oszołomiony. Ale to było tu już nad kampem trzecim. Zmienił mi butle troszeczkę, się polepszyło. Doszliśmy do kampu trzeciego. Tam położyłem się na półtorej godziny, czy tam na dwie godziny, i później daliśmy dyla do kampu drugiego. I jeszcze tego samego dnia w nocy byłem w kampie drugim. No dobrze, że też powiedziałeś o tym, jak się poczułeś, kiedy w tej butli zabrakło tlenu, a używałeś wtedy tylko pół litra na godzinę. Bo też często himalaiści zwracają uwagę, że jeśli ten przepływ jest wyższy, jakiś jest duży wysiłek i nagle braknie tego tlenu, no to można stracić przytomność. Co na dużej wysokości, to no, może się skończyć Ale... bardzo źle. Jeszcze chciałem cię zapytać: drugi raz byłeś w Himalajach, w górach wysokich, rok temu zdobyłeś Amadablam. Jakieś miałeś już oczekiwania co do tej wspinaczki na Everest i co cię najbardziej zaskoczyło podczas tej wyprawy? No, prawda jest taka, że też byłem mocno przygotowany dużo bardziej przygotowany. Także też bym musiał teraz zobaczyć, jakby mi na przykład poszło takie Amadablam, ale na pewno, co ciekawe, na szczycie Amadablam się czułem dużo gorzej. Byłem bardziej zmęczony, ale po zejściu się czułem lepiej. Na Everestie było tak, że na szczycie się czułem mniej zmęczony, ale jak schodziłem, to się czułem tragicznie. Jest jedna rzecz, której, która mnie zaskoczyła, to jest po prostu to, że brakowało mi takiego doświadczenia ekspedycyjnego. Brakowało mi takiego jakiegoś nie wiem, niskiego 8 tysięcznika, nie? żeby po prostu zobaczyć, jak to wygląda życie tak długo w bazie, że właśnie tam się choruje. Że jest ta, powiedzmy, gdzieś tam yy, to, że tam się siedzi, że się robi te wyjścia aklimatyzacyjne, że ten czas mija, yy, że możesz właśnie zachorować, że ta, ta dieta, ta, ta, to jedzenie wcale nie jest takie dobre, że się trochę traci na wadze, nie? Yy, yy, I to jest, to jest coś, co, co mnie zaskoczyło. Rzeczywiście, powiedzmy, mogę powiedzieć, że byłem dobrze wytrenowany pod względem wytrzymałości. Trener też mi zrobił fajne wyjazdy, bo wiesz, miałem w Alpach wyjazd lotowej wspinaczki, też miałem e, takie dłuższe dni, powiedzmy treningowe, że na przykład wychodziłem w góry i, i tam miałem dłużej, du, du, większy czas spędzić, prawda? Ale nic Ci nie, jak gdyby nic Ci nie pokaże, nic Ci nie da tego odczucia, co to jest właśnie żyć miesiąc w bazie, nie? Albo półtorej miesiąca w bazie, także to jest coś, co mnie zaskoczyło i było trudniejsze, niż mi się wydawało, nie? A czy podczas wejścia lub zejścia miałeś jakieś takie niebezpieczne sytuacje, bo czasami gdzieś jakaś pusta butla spadnie, albo ktoś wspinający się wyżej zrzuci jakiś kamień, czy, czy kawałek lodu? Czy zdarzyły Ci się jakieś takie sytuacje, w których, w których poczułeś, że miałeś zagrożenie? Wspomniałeś o tej szczelinie, do której wpadłeś, małej, ale czy były jeszcze jakieś takie sytuacje? Wydaje mi się, że najniebezpieczniejsze było schodzenie z Everestu i po prostu te, te momenty, w których, w których na zmęczeniu mm. zjeżdżasz, tylko tam nikt nie używa ósemki. My tam prawie w ogóle nie używaliśmy. może były dwa momenty, w których użyliśmy ósemki, bo to by za dużo czasu zajęło. My po prostu używaliśmy exa, nie? w sensie karabinka i, i jakoś tam na tarcie, prawda, się schodziło i... I to było niebezpieczne, że wiesz, że gdzieś tutaj rak lekko się obsunął i, i wiesz i, i jakby mi ten rak spadł, no to to byłby duży przypał, bo tam byli właśnie ludzie, który, którym na przykład właśnie nawet z naszej agencji taki Henry, on chyba tak się, Heinrich, no nie wiem, ale spadł mu rak na przykład, nie? No to jesteś praktycznie u, wiesz, uziemiony, nie? Musisz poczekać, aż ktoś ci da ten rak, bo na jednym raku, na takim lodzie... Czy tam pół lodzie, pół śniegu, i takim stromem się nie da schodzić, nie jest bardzo ciężko. Także, no, 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 były takie momenty, że po prostu widziałem, że ze zmęczenia mógłbym na przykład puścić albo popełnić jakiś błąd, i bym wtedy przeleciał całą poręczówkę w dół. Ale tak naprawdę to poza tym nie było. Parę razy dostałem jakimś kawałkiem lodu po twarzy. Jak gdzieś tam wychodziliśmy do góry, ale to nic, nic takiego wielkiego. Jakieś takie mniejsze. Raz na Amadabla miałem sytuację taką, że mi spadła tak naprawdę taki większy kawałek lodu na, na szczękę, i byłem taki trochę ogłuszony. Tutaj się obyło. Miałem gigantyczne szczęście, nie? Nic, nic strasznego. Przed atakiem na szczyt, miałeś lekkie wątpliwości co do swojej aklimatyzacji, czy ona będzie wystarczająca. I już po zejściu ze szczytu, czy możesz powiedzieć, że nie miałeś żadnych problemów, jeśli chodzi o jakąś, jakieś objawy choroby wysokościowej, czy ból głowy podczas ataku, czy y, tego typu objawy, mdłości i tego typu sprawy, i czy w ogóle całe to zejście odbyło się bez żadnych odmrożeń, bez żadnych takich kłopotów zdrowotnych, co często się zdarza na takich wyprawach. Ja, ja się powiem szczerze, że e, bałem się o tą aklimatyzację, bo my w ogóle wyszliśmy trochę późno. Też mój trener mi teraz po fakcie, po, w sensie po, po jak wróciłem, mówił mi, że też się troszeczkę obawiał tego, bo my chyba po pierwszej rotacji, e, my ją skończyliśmy trzeciego. Trzeciego skończyliśmy rotację, wróciliśmy do bazy. No to jak ruszyliśmy e, chyba sie, 18. No to było już powiedzmy takie 14 dni po, 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 po tym, po, po właśnie aklimatyzacji. I raczej, raczej powinno się to robić dużo szybciej. Jedyna rzecz jest taka, że rzeczywiście no, ten tlen. To jest całkowicie co innego. Ty rozmawiasz zazwyczaj z Himalajistami, którzy, wiesz, oni tam uważnie robią to, tą aklimatyzację. Wychodzą na 8 tysięcy, jak chcą zrobić, prawda, 8, jak chcą zrobić Everesta. Śpią tam, robią, wiesz, na przykład dodatkowe, wiesz, dwie, dwie rotacje, nie? Oni muszą być zaklimatyzowani. Tutaj będę szczery ze wszystkimi, że rzeczywiście wydaje mi się, że przez to, że używamy ten tlen, to nam trochę wybacza. I ten poziom jest Trochę prostszy y, tego zdobywania, te, to znaczy du, dużo prostszy jest zdobywania, ale y, no tak czy siak jest, jest to wysiłek gigantyczny. To też nie jest tak, że to właśnie za darmo się wchodzi, ale, y, ale rzeczywiście ten tlen dużo daje i na przykład wydaje mi się, że dlatego też mogliśmy zrobić taką spokojniejszą aklimatyzację. Ktoś by powiedział pewnie trochę Lichom, ale, ale, ale y, czułem się dobrze, bez odmrożeń. Trochę miałem zbite palce u stóp. Wydaje mi się, że to był y, 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 połączenie trochę lekkiego odmrożenia, lekkiego odmrożenia, ale bardziej tego, że po prostu uderzałem, wiesz, jak się schodzi i, i, te, i te po prostu paluchy. Nawet do teraz y, są troszeczkę takie mniej kumate, ale, ale jest wszystko dobrze, bez żadnych problemów. Podczas wejścia no nie tylko celem było zdobycie szczytu, ale też nagranie materiału filmowego. Niedługo na twoim kanale pojawią się trzy odcinki o wejściu na Everest. I jakbyś mógł trochę podsumować ten etap wyprawy, czy udało się sfilmować wszystko, co zamierzałeś, i kto filmował? Bo wiem, że ty, ale też chyba dała, tak? Jak to wyglądało podczas ataku na szczyt, czy te baterie wytrzymały? Tak, ja też miałem za, za, zapasową baterię. Każdy z nas gdzieś tam miał pochowane te baterie przy ciele, bo one muszą być jak najbardziej rozgrzane. Mieliśmy taki moment podczas wychodzenia w górę, że nam ta kamera zamarzła i byłem taki. Trochę mi było przykro, bo kurde, się zastanawiałem, czy damy radę coś nagrać na szczycie, ale dała, mówi spokojnie, przyjdzie słońce. To się rozmrozi, ta kamera i będzie działała. E, nawet telefony nam przestały działać w pewnym momencie. Najpierw mi, jak, jak wiesz, kamera nie działała, to nagrywałem telefonem. Telefon padł. Później dał je, mówię dała, to Ty nagrywaj telefonem. Dał je telefon. Pa później i, i na samym końcu pasang y, nagrywał coś telefonem. Tylko z pasangiem jest ta ta taka opcja, że pasang, znaczy nie mogę złego słowa powiedzieć o pasangu, bo go po prostu kocham. Jest dla mnie jest super szerpą i polecę go każdemu. Przysięgam nie z, z całym sercem. Nie, wiem, nie, nie miałem lepszego szerpy takiego przewodnika niż, niż pasang, no ale wiesz, to jest tak trochę jakby, ta... on nie jest stary, ale trochę tak jakby tato ci nagrywał, wiesz o co chodzi, że tutaj nie. jakiś paluch wleciał czy coś, ale nie, zajęliście, jestem mega zajawiony, bo mamy super ujęcia, mamy dronszoty również ze szczytu, co jest, uważam, że mało osób coś takiego ma, mamy niesamowite po prostu te materiały i mogę ci zdradzić, że nie wiem, kiedy to ten materiał wyjdzie. E, moje odcinki tam wchodzą. 15, czy e, to jest sobota, 15 czerwiec, e, później będzie 22, 29, ale już obejrzałem e, część pierwszego odcinka, który montujemy z Kamilem. Kamil to jest gościu, który montuje ze mną od paru lat, także my się dokładnie znamy, wiemy, co lubimy i tak dalej. Jest naprawdę zajebiście, również e, po części twój występ tam, ale to może nie będziemy zdradzali, co się dzieje, ale jestem tak zajawiony tymi materiałami, że to jest szok. E, pracujemy po prostu nad tym, żeby były jak najlepsze. Mam w dupie to, ile to zrobi wyświetleń, nie obchodzi mnie to. Po prostu czuję, że ten materiał, przynajmniej u mnie, to będzie troszeczkę takie opus magnum. Naprawdę mocny, y, mocne mocne dzieło, mocne dzieło. No. super, no bardzo dziękuję też za zaproszenie do, do, do udziału w tym projekcie bardzo też dziękuję za poświęcony czas, bo już drugi wywiad też cały czas byliśmy ze sobą w kontakcie często pisałeś mi wiadomości czy to przez, na Inrichu czy kontaktowałeś się poprzez WhatsApp. także dzięki, że znalazłeś ten czas w bazie i, i w Nepalu żeby się kontaktować i wysyłać wiadomości do raportów z Himalajów które przez miesiąc publikowałem na kanale Także wielkie dzięki za to. Ja muszę pogratulować, bo naprawdę to powiedziałem, żeby w każdej dziedzinie był taki zajawkowicz, jak właśnie tutaj w tej górskiej, tak jak ty, to by było dobrze. To, by, to byśmy wszystko wiedzieli na, na każdy temat I, i naprawdę jestem tutaj pod wielkim wrażeniem tego, jak, jak ty to dobrze robiłeś, z jaką pasją, prawda, bo to jest też istotne, że widać, że jesteś zajawiony też tymi górami i mimo tego, że jestem już taki trochę sceptyczny, bo już nie chcę chodzić po, po tych wywiadach, bo nie chcę być na taką, nie chcę być na osobie, która się gdzieś przechwala, ale dla Ciebie 100% wiesz, zasłużyłeś i też chcę, chcę żeby moi widzowie mieli takie fajne, fajne pytania, bo wiem, że Ty też zadasz takie pytania, no po prostu które, które, które rzeczywiście dla, dla osoby trochę bardziej doświadczonej będą już ciekawsze, także co? Dzięki wielkie. Dzięki. Jesteś już w kontakcie tak, widzimy się z raportów innych gór. W przyszłym roku K2 bez tlenu, i będziesz ten raportował. Kolejnym moim rozmówcą jest Mateusz Waligura, uczestnik wyprawy Asecall Everest Expedition, która działała wraz z agencją Imagine Nepal. Jest to agencja prowadzona przez słynnego Ji, pierwszego zimowego zdobywcy K2. Moim gościem jest kolejny tegoroczny zdobywca Everestu, Mateusz Waligura, podróżnik, dziennikarz, fotograf, ale warto, warto zwrócić uwagę na fakt, że Mateusz swoją wyprawę rozpoczął nie w bazie pod Ewerestem czy w Lukli, tylko na plaży w Zatoce Węgalskiej, ponieważ jego celem było wejście na szczyt Everestu od poziomu morza aż na wierzchołek najwyższej góry świata, czyli dokonać takiego wyczynu, który ponad 30 lat temu jako pierwszy dokonał team McCartney Snape, australijski himalaista i ty jako jedyny w tym roku, mimo że na Everest wspinało się kilkaset osób, to chyba ty jako jedyny podjąłeś się takiego wyzwania, żeby rozpocząć w Indiach na plaży z poziomu morza. Rzeczywiście wyprawa rozpoczęła się na, na poziomie morza na wybrzeżu Oceanu Indyjskiego i z tego co wiem po konsultacjach z kronikarzami z Himalayan Database wiem, że byłem jedyną osobą, która podjęła taką próbę rzeczywiście w tym roku. Natomiast na przestrzeni ostatnich lat tych osób, które dotarły na Everest z poziomu oceanu tudzież z poziomu zero było więcej. To, to nie tylko... Australijczyk, o którym wspomniałeś, ale też między m.in. szwed Goran Krop, który był ogromną inspiracją dla mnie w trakcie planowania tej wyprawy. I Zacznijmy może od początku, od tej pierwszej fazy wyprawy, czyli ile kilometrów pokonałeś na rowerze, bo też warto dodać, że cała wyprawa bazowała na tym, że masz przejść albo pokonać ten dystans o własnych siłach, więc ile kilometrów. Pokonałeś na rowerze, a ile kilometrów pieszo do bazy po Tewerestem? Pierwszy odcinek rowerowy wyprawy to, to był ten etap, który, w którym towarzyszył mi podróżnik i fotograf Kuba Rybicki. I razem na tych rowerach przez Indie i Nepal przejechaliśmy ponad 1200 kilometrów. Potem rozpoczęliśmy drugą część wędrówkę przez Himalaje do bazy pod Ewerestem, Kuba towarzyszył mi w trakcie dwóch pierwszych dni, później musiał zawrócić, bo zbliżał się termin jego wylotu do Polski, jednocześnie no, ciążyło na nim bardzo odpowiedzialne zadanie związane z logistyką tej wyprawy, mianowicie zabranie naszych rowerów do Polski, a ja kontynuowałem marsz do bazy nie kalkulowałem jeszcze ile tych kilometrów do bazy wyszło dokładnie, natomiast Myślę, że ta kalkulacja też nie będzie prosta. No, bo zapewne trzeba by wliczyć to niej też ten etap pieszy w trakcie zejścia z bazy na regenerację do wiosek położonych niżej. No teraz, pod ebres z roku na rok coraz popularniejszy staje się trend wykorzystywania śmigłowców do, do przemieszczenia się w inne miejsce celem regeneracji przed atakiem szczytowym. No, moja wyprawa zakładała, że od momentu. Rozpoczęcia, aż do się na szczycie Everestu, także zejścia do bazy, bo nie wszyscy schodzą do bazy. Niektórzy schodzą do obozu drugiego, a później uznają, że mały grzeszek w postaci śmigłowca nikomu tutaj nie zawadzi wbrew wszystkim, wszystkim obowiązującym regulacjom. Więc ja od początku do końca chciałem tę wyprawę zrealizować siłą własnych mięśni, a zatem należałoby pewnie też wliczyć te wszystkie kilometry, które pokonałem. Na etapie aklimatyzacji i regeneracji przed atakiem szczytowym, więc ciężko mi powiedzieć, ile tego, tego wyjdzie. Pamiętam, że początkowy etap, ta pierwsza rotacja, pierwsze wyjścia aklimatyzacyjne, już pojawiły się wtedy jakieś kłopoty zdrowotne. Jak mógłbyś podsumować i opisać to pierwsze wyjście aklimatyzacyjne do obozu drugiego? Wiem, że Bartek, podeszliście jeszcze trochę w górę kotła zachodniego. Bartek pod ścianę loce, z tego co pamiętam, ale zwracał on uwagę, bo głównie kontaktowałem się z Bartkiem, i zwracał on uwagę, że męczy Cię Kaszel, ale też, że masz właśnie no, jakieś problemy zdrowotne, jakbyś mógł wyjaśnić, co dokładnie Ci dolegało. No Myślę, że musimy teraz wprowadzić postać Bartka do tej wyprawy, czyli Bartek Dobroch, reporter Tygodnika Powszechnego, który towarzyszył mi na etapie górskim i w momencie, kiedy ja wspinałem się na szczyt. To, to, to Bartek zbierał materiały do książki, która ma powstać po, po zakończeniu tej wyprawy. Ale tak jak wspomniałeś, Bartek dzięki permitowi przebywał legalnie w bazie, miał permit na nupce i w ramach tego permitu mógł dojść do obozu, obozu drugiego, a nawet nieco powyżej. Więc towarzyszył mi na tym pierwszym etapie aklimatyzacyjnym. No, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że. Ta wyprawa była szalenie eksploatująca dla mojego organizmu i ja wiedziałem o tym jeszcze przed wyprawą, kiedy w aptece realizując receptę wykupywałem leki na malarię i zastrzyki z deksametazonu na obrzęk mózgu. I rzeczywistość pokazała, że wcale się nie myliłem. Na, na przestrzeni dwóch miesięcy przyjąłem łącznie trzy antybiotyki, bo dręczyły mnie różnego rodzaju infekcje związane z wyczerpaniem organizmu. Ten etap indyjski, który często jest może trochę bagatelizowany przez dziennikarzy, z którymi rozmawiam na temat tej wyprawy, był, <coughs> był naprawdę bardzo, bardzo wymagający i absolutnie niczemu nie ustępował tej części górskiej. Myślę, że mogę nawet zaryzykować stwierdzenie, że to był etap prawdziwej wyprawy. Na podejściu do bazy rozpoczęła się wycieczka z trzema posiłkami dziennie. Nie kucharzem, który cię pogania, że nie przyszedłeś na siadanie i w ogóle co to ma być. <grymne> Rzeczywiście było tak, że na etapie aklimatyzacyjnym nie, 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 nie czułem się najlepiej, męczyły mnie przewlekłe kaszle, pomimo tego, iż za wszelką cenę starałem się tych infekcji uniknąć, no to jednak ten rejon, w którym byliśmy, słynie z czegoś, co nazywa się kumbu -kaw, czyli kaszel doliny kumbu, powietrze, które którym oddychamy w tym miejscu jest, jest suche, jest zanieczyszczony pyłem, zwierzęcymi odchodami, także wysuszonymi, które po prostu wzbijane w górę, w powietrze przez setki trekkerów, także przedostałem się do naszych dróg oddychowych. Więc, pomimo tego, iż bardzo pilnowałem się, aby żadnej infekcji nie, nie złapać, nie do końca mi się to udało, i po tym. Pierwszym etapie aklimatyzacyjnym rzeczywiście czułem się dosyć nędzni. Czy pojawiały się wtedy jakieś takie myśli, że ten atak na szczyt może być zagrożony? Jak też wyglądała ta Twoja regeneracja poniżej bazy? Bo też wiemy, że, że przed atakiem dobrze jest wypocząć na niższej wysokości i często wykorzystywany jest śmigłowiec, który no, bardzo to ułatwia. Niektórzy nie wyobrażają sobie, jak dużym ułatwieniem jest lot śmigłowcem do Katman, może nie do Katmandu, ale do Lukli i odpoczęcie przed atakiem na szczyt? Jak to wyglądało u Ciebie, bo Ty nigdzie nie leciałeś, tylko musiałeś zejść to własnych siłach, więc to była taka regeneracja bardzo męcząca, można powiedzieć. No, trend jest taki, że obecnie częściej chyba lata się nawet do Katmandu, niż do samej Lukli. Część osób lata do Namcze Bazar, ja też najchętniej szedłem do Namcze, natomiast już, już zejście do Dingbocze na wysokość około 4000 metrów było dla mnie na tyle wyczerpujące, że finalnie bilans tej regeneracji był taki, że wróciłem do bazy Bardzizmy, z niej wyszedłem i osłabiony. No Na pewno miało na to wpływ też to, że, że w trakcie pobytu w Dingbocze przyjmowałem antybiotyki, była to regeneracja, która mnie mocno po zbytczyła, a też pogoda, która wtedy panowała w okolicach Dingboczy była naprawdę kiepska. W zasadzie spędziłem trzy dni siedząc w loży i przeczekując opady śniegu, aby móc z powrotem wrócić do, do bazy. A jak wspominasz swoją współpracę z agencją Imagine Nepal, z którą działałeś na Everestie? Bo wydaje się to z tak perspektywy Polski, że te wszystkie ich działania były bardzo rozsądne, bardzo przemyślane i wszystko sprawnie przebiegło. Jak to ty oceniasz? Oceniam bardzo pozytywnie. Agencja Imagine Nepal prowadzona jest przez spinaczy, a nie gwiazdorów i marketingowców. I to był też jeden z powodów, dla których zdecydowałem się właśnie na Imagine, a nie na inne agencje. Na Ming Maji, pierwszy zimowy zdobywca K2 oraz wspinacz, który ma na koncie naprawdę poważne przejścia i wspinaczki. Jakby dzieli się swoim doświadczeniem ze swoimi klientami i osobami, za które jest odpowiedzialny. I ja przez cały swój pobyt w bazie i, i pod Everestem, nawet na tym etapie indyjskim, i Majin pomagał nam w logistyce, czułem się mocno zaopiekowany. Rzeczywiście decyzje podejmowane przez Ming tudzież. Osobę, która, która w tym sezonie była odpowiedzialna za organizację bazy, czyli furtem BSRP, no to były decyzje bardzo trafne. Wykorzystaliśmy Lobucze East jako szczyt aklimatyzacyjny, aby zminimalizować ilość wyjść na, na Icefall. To raz, dwa, nawet sam atak szczytowy, który w Imagine był przeprowadzony dwoma grupami. Pierwsza grupa, która wyszła w pierwszym oknie pogodowy i zdobyła szczyt tuż po zaporęczowaniu góry przez Sevensamit Street. Z dużej grupy nie weszło, nie weszły dwie osoby klienci z Chin. Natomiast ja ze względu na ten czas, który potrzebowałem na zregenerowanie organizmu, zdecydowałem się iść w drugim oknie pogodowym. To była doskonała decyzja. Dzień wybrany na tak szczytowy był, był fantastyczny. Po prostu zero wiatru, pełne słońca. To oczywiście. Rodziło, rodziło takie konsekwencje, że część czy mogła poczuć się zbyt rozluźniona i nie docenić niebezpieczeństwa tego dnia część osób popełniła drobne błędy, które niestety skończyły się tragicznie. Niemniej jednak na samo wejście czytowe MIGMA wysłał do, do góry większą ilość szerpów niż klientów. Część z tych szerpów była niespecjalnie doświadczona. To było ich pierwsze wejście na szczyt i zresztą takie było ich zadanie. Innymi słowy dostali szansę wejścia na, na swojego pierwszego wejścia na szczyt bez opiekowania się klientem, ale jednocześnie transportowali zapas tlenu. Więc ja, w trakcie wchodzenia na szczyt, na nagranie między wierzchołkami, nigdy nie czułem takiego zagrożenia, że może skończyć mi się tlen, bo wiedziałem, że agencja zadbała o to, że nawet jeśli ten tlen transportowany przeze mnie się skończy, no to jest to w pobliżu osoba, która tym tlenem dysponuje i może mi w chwili, w chwili jakiegoś zagrożenia życia pomóc. I naprawdę przez cały okres ataku szczytowego, ale też działalności górskiej, czułem się bardzo dobrze zaopiekowany przez Imaginę. Karol Adamski, z którym rozmawiałem i który wchodził na szczyt wcześniej, wspominał, że podczas ich zejścia z obozu czwartego do obozu trzeciego, już po zdobyciu szczytu, widział setki Himalajstów podchodzących na przełęcz. Podobno było ich około 300. Myślę, że ta liczba może być troszkę mniejsza, ale w tej grupie znajdowałeś się też ty, i z tego co pamiętam, ty, byłe, ty wyszedłeś bardzo wcześnie z obozu trzeciego i znajdowałeś się chyba na początku tej całej grupy. Jak wspominasz to podejście z obozu trzeciego do obozu czwartego, już przed atakiem na szczyt? Czy widziałeś tą tą grupę, która znajduje się chyba za tobą? No, powiesz to najlepiej, jak to, jak to wyglądało? No, rzeczywiście tego dnia, w stronę obozu czwartego zmierzały dziesiątki osób. Nie, nie wiem, czy setki. W sumie nie, nie, nie zadałem sobie trudu, żeby ich spróbować policzyć. Niemniej jednak, no rzeczywiście ruch na, na tych poręczówkach między obozem trzecim i czwartym był, był dosyć duży. Ja nie podkreślam tego w opowiadaniu o wyprawie, bo to często prowadzi do złudnego wrażenia, że na wreszcie kolejki w zasadzie stoją cały czas. Ja mam taką fotografię, kiedy idę przez Kocioł zachodni i jestem jednym pojedynczym. Punktem w całym po prostu kotle, więc są momenty, kiedy możemy czuć się na tej górze samotni. Na przykład w trakcie mojego zejścia, nad szerpą, Lamą są na szerpą. Panowała mgła i takie warunki, że gdybym stracił go z pola widzenia, to uznałbym, że jestem ostatnim człowiekiem na tej planecie. Więc rzeczywiście jest tak, że możesz poczuć się tam samotnie. Na ten moment największej kumulacji wspinaczy następuje wtedy, kiedy, kiedy wszyscy udają się do ataku szczytowego. Droga z obozu 3 do 4 poprowadzona jest w taki sposób, że rzeczywiście ciężko się tam wymijać na tych poręczówkach, więc tworzą się te korki, byłem na to przygotowany. Nie, nie, nie sprawiło to na mnie wielkiego, nie wywarło to na mnie ogromnego wrażenia. Po prostu wiedziałem, że jest to część na którą się zapisałem, wyruszając na Everest. Natomiast samo dojście między obozem trzecim, przejście między obozem trzecim i czwartym było dla mnie chyba najbardziej wymagającym elementem całej spinaczki. Tak jak wspomniałeś, wyszliśmy dosyć wcześnie, planowaliśmy wyjście o drugiej w nocy, finalnie wyszliśmy przed piątą. Było to związane z zademką śnieżną, która panowała tej nocy I, i pamiętam, że było mi naprawdę, naprawdę zimno, zimno w stopy. No ale to, to, to była dobra decyzja, aby wyjść, wyjść wcześniej, wyminąć trochę tych, tych, tych ludzi i bezpiecznie dojść do obozu czwartego. A ile miałeś czasu w obozie czwartym na odpoczynek, ciężko nazwać to regeneracją przed atakiem hmm. na szczyt i kiedy zacząłeś stosować tlen? Czy to właśnie w obozie czwartym, czy już wcześniej na podejściu do obozu czwartego? Bo też różnie teraz już niektórzy w obozie drugim nawet śpią na tlenie, więc jak to wyglądało u Ciebie? No, ja widziałem nawet osobę, która zmierzała z obozu pierwszego do drugiego na tlenie, więc to chyba jest bardzo indywidualna sprawa. Ja tego nie potępiam. Uważam, że jeśli wykorzystujesz tlen, to w sumie nie ma znaczenia, kiedy zaczynasz go stosować i tak szedłeś na tlenie. No, a jeśli jesteś osobą odpowiedzialną, nie wiem, boisz się tego, że odnosisz sobie dłonie i, i stopy, to, to nie widzę w tym nic zdrożnego. Ja zacząłem używać tlenu pod ścianą loce na wysokości 6800 metrów około. <tryk> Początkowo nawet myślałem, że nie będę używał tlenu do obozu trzeciego, bo ta butla waży jedna kilka kilogramów trzymają nośce. Na plecach. Ale yy, kiedy, kiedy zobaczyłem, jak duża ilość osób zmierza do, do trójki, to wiedziałem, że zdarzą się takie momenty, kiedy trzeba będzie trochę przeczekiwać i To jest czas, kiedy będziemy narażeni na to, aby yy, narażeni na to, aby odmrozić sobie sobie kończyny, więc yy, podjąłem decyzję, że będę używał już na dojściu do trójki. Czyli zacząłem pod ścianą lotce i używałem aż do, do zejścia do obozu trzeciego. Yy. Natomiast hmm, chyba powszechnie, powszechnie staje się taki trend, że, że tlen zaczyna używać się już w obozie drugim. Może nie tyle spać na tlenie, ale już wyjście do obozu trzeciego hmm, przebiega na tlenie. I jeszcze tam zapytałem, jak długo miałeś czasu w obozie po dojściu A. do obozu czwartego? Niewiele. <ślapple> Zawsze tego czasu jest za mało. No, to jest bardzo indywidualna kwestia. Ja miałem około pięciu godzin. I, I wydawało mi się to absolutnie nierealne, abym był w stanie zregenerować jakoś swój organizm i wyruszyć do ataku szczytowego. Nasz o, lider agencji Mingma był wtedy w obozie czwartym, zresztą wchodził z nami na sam szczyt. To się coraz rzadziej zdarza, tak. A, że, że liderzy agencji też wchodzą na szczyt z klientami. I zapytałem wówczas Mingmy, czy, czy mógłbym rozważyć, zostanie w obozie czwartym na kolejną dobę na tlenie. Oczywiście takie zapasy tlenu były, mogąc z skorzystać. Nie byłby to czas kiedyś zregenerowałbym się szczególnie, bo na, na tej wysokości organizm absolutnie się nie regeneruje. Niemniej jednak myślę, że było to dla mnie ważne psychicznie. Ming pamięł mi wybór: OK. Możesz poczekać jedną dobę i, i ruszyć yy, jakby noc później do tego ataku szczytowego, natomiast pogoda nie będzie już taka dobra. I, i to była ta decyzja, czy iść. W optymalnej pogodzie, czy jednak zostać i spróbować się noc później, zdecydowałem się iść tej samej nocy. I dzisiaj, z punktu widzenia czasu, jakby z perspektywy czasowej, uważam, że to była bardzo dobra decyzja. Jestem wdzięczny mig z dlatego, że zwizualizował mi, jak wyglądają warunki na wyraźnie w trakcie tej rozmowy. Natomiast indywidualna kwestia, o której wspomniałem, dotycząca regeneracji przed atakiem szczytowym jest na przykład związana z samopoczuciem tego dnia. Ja zatrułem się czymś w obozie trzecim. Obstawiam też spaliny z kuchenek, które działały w naszym namiocie i niestety wiatr wjewał je do tego namiotu. Więc ja w trakcie ataku szczytowego zmagałem się z biegunką dużym wyczerpaniem organizmu, brakiem snu. W zasadzie nie spałem przez trzy Nie jadłem też niczego przez trzy oprócz żerii energetycznych, więc był to dla mnie bardzo wyczerpujący czas. I tak yy, sprzątnąłem wszystko po sobie, bo po prostu niczego nie zostawiłem Okej, przez to też, leki na zawarcie. To też ważna, ważna uwaga. A który moment ataku na szczyt był dla ciebie najtrudniejszy? Czy miałeś jakieś takie momenty kryzysowe? Karol Adamski na przykład, na przykład wspominał, że pierwszy raz wtedy korzystał z maski tlenowej i czuł się jakby trochę się dusił, jakby tego tlenu było za mało. Mm. Czy miałeś jakieś problemy z tym związane? No bo z tego co wiem, to też chyba po raz pierwszy wspinałeś się z aparat aparaturą tlenową. Nie, nie miałem z tym żadnych problemów. Of Imagine dbano o to, abyśmy zapoznali się z aparaturą tlenową już w bazie. Każdy mógł sobie ubrać maskę, pójść na wycieczkę do obozu drugiego na Pumori albo gdziekolwiek miał ochotę. No, tutaj też nie, nie chodzi do końca o to, że czujemy, że się podduszamy, bo mamy coś na twarzy. Nie byłem do tego przyzwyczajony, bo w trakcie etapu akumatyzacyjnego cały czas korzystałem z takiej norweskiej maski Airtream, która ogrzewa wdychane przez nas powietrze. Do maski byłem przyzwyczajony, natomiast rzeczywiście z maską tlenową jest tak, że ona też ogranicza pole widzenia. Musimy się do tego przyzwyczaić. Imbarzin napodowano to, abyśmy przyzwyczali się do tego, już w samej bazie, sprawdzając sobie ten sprzęt, przyzwyczajając się do, do, do jego użycia. A który moment był najtrudniejszy, i czy miałeś jakieś kryzysy po drodze? Na, na szczycie? Nie, samo wejście na szczyt wydało mi się stosunkowo proste. Mieliśmy świetne warunki pogodowe. Miałem naprawdę sprawnych szerpów. Jeden z nich nazywał się Lak Panuru Szerpa, a drugi Kami Szerpa. To też był wyjątek, właśnie. To, to, to była kolejna rzecz, którą którą zadeklarował Mingma przed atakiem szczytowym. Miałem mi z jednym szerpą, natomiast Mingma uznał, że jestem osobą dużą i ciężką. Jeśli cokolwiek się wydarzy, to jeden szerpa nie, nie będzie w stanie mi pomóc, więc został oddelegowany tylko i wyłącznie na tak szczytowy drugi szerpa, który mi miał pomóc w razie kryzysu. Takich kryzysów nie było droga na Everest z obozu czwartego widoczna jest jak na dłoni, szczególnie wtedy, kiedy idzie przed tobą sznur, czołówek widzisz, w którym miejscu jest balkon potem od balkonu droga jest stosunkowo prosta do, do, do obozu czwarte, przepraszam, do wierzchołka południowego więc wejście na szczyt było dla mnie przyjemnością, chyba najtrudniejszym momentem przeżyłem na samym szczycie, kiedy po prostu usiadłem przesiedziałem pół godziny, czułem się trochę jak w dyskoncie Otoczony dziesiątkami ludzi, z których część się modli, część płacze. Większość nagrywa filmy na Instagram z banerami sponsorów, które później wkładają śnieg już, nie zabierają z sobą nadą. Był to bardzo przytoczający widok i rzeczywiście siedząc na tym szczycie, czułem się nieprawdopodobnie otępiały, Aż w końcu się ocknąłem i powiedziałem ok, dobra, schodzimy. I, i, I zaczęliśmy schodzić, i to wszystko poszło nam dosyć sprawnie. Pomimo tego, że, że byłem mocno wyczerpany, to, to samo wejście na szczyt nie, nie wspominam jako, jako wyzwanie, które było dla mnie, które przerastało moje możliwości. No, wspomniałeś o tym, że, że ludzie robili sobie zdjęcia z banerami, zostawiali je na szczycie, przykrywali śniegiem i może teraz. Nie, 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 nie przykrywali. A, nie po prostu zostawili. Okej, okay. to... nie są gdzieś w Tybecie. To, co chciałem Cię zapytać, co Cię zaskoczyło jeszcze podczas tego ataku na szczyt, podczas zejścia, może właśnie o tych zachowaniach ludzi? Co Cię zaskoczyło podczas całe, całej tej wyprawy, czego się nie spodziewałeś wcześniej, że może to tak wyglądać? Jeszcze ja byłem przygotowany na to, co mniej więcej zostanę pod tą górą. Często byłem pytany przez przyjaciół, przez dziennikarzy przed tą wyprawą, dlaczego ten Everest, przecież wszystkie moje wyprawy dotychczas prowadziły w miejsca odludne. <coughs> I, i, I rzeczywiście była to dla mnie dosyć, dosyć duża, duża odmiana, natomiast psychicznie byłem przygotowany na to, że będę otoczony przez ludzi. Byłem strasznie ciekaw, jacy to będą ludzie, i chyba dużym zaskoczeniem było dla mnie dla mnie to, że wielu z tych, z tych spinaczy jest kompletnie niesamodzielnych. Innymi słowy, mia, mieliśmy w grupie osobę, która przywiozła cały swój sprzęt spinaczkowy ze Stanów Zjednoczonych, jeszcze ometkowany tymi, tymi papierowymi etykietami. Albo mieliśmy też w grupie wspinaczy, którzy wcześniej byli na innych ośmiotysięcznikach, ale w momencie, kiedy nie ma przy nich szerpy, to, to, to nie do końca wiedzą, jak użyć kubka asekuracyjnego, więc myślę, że to, to było dla mnie dosyć mocno przytłaczające. No, wszystkie te wnioski, które zebraliśmy razem z Bartkiem, na pewno będziemy chcieli opublikować w książce. Jest tego naprawdę sporo i myślę, że gdybym musiał to streścić jakimś słowem, to tudzież jednym zdaniem to, myślę, że zawarłbym to w słowach, że jest to zmierzch himalajzmu, jaki z nami. Ale to, to, to też wynika na przykład ze zmian cywilizacyjnych zachodzonych w pokoleniach Szerpów. Teraz większość Szerpów, która w przeszłości mieszkała w Dolinie Kumbu i była genetycznie przyzwyczajona do przebywania na, na dużych wysokościach już nie jest. Nowe pokolenie Szerpów rodzi się i wychowuje w Katmandu i i to, to, to był jeden też z takich wniosków, który często słyszeliśmy w naszych rozmowach: że za kilkanaście lat nie będzie już szerpów, którzy będą w stanie wprowadzać klientów na szczyt WRST, tak jak ma, to miejsce, jak ma to miejsce w tym roku. Byłem zaskoczony na przykład tym, że regulacja, o których tak głośno mówiono przed rozpoczęciem sezonu, dotyczące dotyczące chipów, które Himalajeści powinni mieć wszczepiane w kombinezody, które tak naprawdę są reflektorami Rekko, które tak naprawdę nie mają w ogóle sensu na tej górze. Regulacje dotyczące sprzątania po sobie, latania śmigłowcami do, do, do obozu drugiego to wszystko jest pic na wodę. To, to w ogóle nie było w żaden sposób przestrzegane. Natomiast wydaje mi się, że szykuje się jakieś tąpnięcie i myślę, że nie bez powodu ma na to wpływ to, co od, odpalał w tym sezonie niejaki Nirmal Purja. I idą zmiany. Czuję, czuję pod skórą, że idą zmiany w Himalajach. Myślę, że nikt, kto był z tą, pod tą górą w tym sezonie, jeszcze nie jest w stanie przewidzieć, jakie to zmiany będą. Natomiast wydaje mi się, że coś się zmieni i to wszystko doprowadzi do tego, co zamknąłem w jednym zdaniu, że jest to zmierzch Himalajmu, jaki znamy. Choćby przez to, co, co, co dzieje się w Tybecie, gdzie Chińczycy zakazują wejść tlenowych na 8 tysięczniki. To jakby kompletnie zabija tę ideę. Znaczy na, zakazują... na, na, na kilku wierzchołkach, co najmniej. Zakazują, no nakazują zakup tlenu, a czy go skorzystasz z niego, to też już tam inne kwestie, ale no trzeba zapłacić no. i za szerpów, i za tlen, i za y, wszystko. Rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy z osobami, które w tym roku spinały się od strony tybetańskiej, bo aklimatyzowały się w naszej bazie, w bazie Imagin, po czym przyleciały do, do Tybetu, aby wspinać się na górę z drugiej strony. No wszyscy wspinacze dostali ostrzeżenie, że jeśli nie, nie będą używać ślenu, to Tybet zostanie zamknięty na kolejne 5 lat. Więc pomimo naszych obaw, że nie, nikt nie jest w stanie tego tak naprawdę w żaden sposób egzekwować, jest to egzekwowane. I myślę, że jest to jeden z powodów, dlaczego obecnie jednym z najpopularniejszych klientów, jeśli chodzi o narodowość po stronie nepalskiej, są Chińczycy, którzy mm -hmm. czują większą wolność w kraju obok niż w kraju, w którym mieszkają. Tak, i też Chińczycy chcąc wejść w, od strony chińskiej na Everest, muszą wcześniej zdobyć inne 8000. Inne To jest na często y, dużą przeszkodą. E, a... aczkolwiek, aczkolwiek chińscy klienci postrzegani są jako przynajmniej przez nepalskie, nepalskie agencje, jako ci bardzo karni i sumienni, i wielu z nich ku powszechnemu przekonaniu posiada często doświadczenie większe niż klienci z zachodu, czyli powiedzmy ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Chciałem jeszcze zapytać o tą książkę, o której wspomniałeś. Czy wiadomo, kiedy ona powstanie i czy ona będzie opowiadać tylko o tej wyprawie, czy może też o ludziach związanych z Everestem, z których, których poznałeś? Jak to będzie wyglądać? Czy ty będziesz autorem, czy też może ktoś współautorem? Czy już masz jakiś taki ostateczny koncept tej książki? Ostatecznego konceptu jeszcze nie ma. Książkę tworzymy razem z Bartkiem Dobrochem. Szukamy wydawcy obecnie. Które wydają na godnym i dobrym poziomie. Moja opowieść dotycząca wejścia na szczyt ma być tylko z tej książki szkieletem, natomiast to, na czym chcemy się skupić, to to, jak zmieniają się Himalaje, jak, jaki wpływ na, na cały ten ekosystem Doliny Kumbu ma obecność tak dużej ilości wspinaczy i turystyka masowa. Innymi słowy, będziemy trochę pisać o zmianach cywilizacyjnych na podstawie Wspinaczki No rocznica jest, jakkolwiek to brzmi, może nie tyle wspaniała, co dobra. W tym roku minęło 100 lat od zaginięcia George'a Malorego na zboczach Everestu. Wspinacza, którego pewnie nie jeden romantyk uważa za pierwszego zdobywcę Everestu, co wiąże się z nierozwiązaną tajemnicą, czym Maloremu udało się na ten szczyt wejść. No, zestawienie tego jak wyglądała ta wyprawa 100 lat temu z tym jak wyglądają wyprawy w Góry Wysokie nie tylko na Everestie, ale to co jeszcze za czasów Krakauera powiedzmy w latach 90, -tych, kiedy raczkowały te wyprawy komercyjne w Himalajach, no to teraz rozlało się tak naprawdę na wszystkie tysięczniki i nawet osoby, które zdobywają koronę, koronę Himalajów <coughs> powszechnie uważane są w swoich krajach za doświadczonych, wybitnych wręcz wspinaczem. Po prostu małpują te góry po linach rozwieszonych już wcześniej i to ze wspinaczką tak naprawdę ma niewiele wspólnego i to będzie chyba opowieść o tym. Bardzo fajny temat, bo myślę, że jeszcze nie został on tak poruszony w żadnej pozycji, przynajmniej wydanej w Polsce. No Te góry się bardzo zmieniają. Faktycznie w czasach Krakauera takie sytuacje miały miejsce tylko na Everestie. Teraz chyba od kilku lat tak naprawdę już wszystkie szczyty są praktycznie poręczowane przez szerpów i tych klientów wchodzi już bardzo dużo. A gdy Te szerpom to... nie uda się zaporęczować góry, czego najlepszym przykładem jest Daula Giri w tym roku, to po prostu zamyka się sezon i no nie dało się wejść, nie było lin na także. No tam dząga też była zamknięta, bo nie, szerpowie nie zaporęczowali, Oswald z Bartkiem jednak udowodnili, że da się. Że wejść. można jeszcze, to prawda. Dokładnie. Chciałem Cię zapytać jeszcze o dalsze plany, czy są one jakoś może związane z Himalajami, czy to był taki projekt zamknięty, odrębny i teraz skupisz się na takich swoich podróżniczych planach? Ja nigdy nie ukrywałem, że ostatnim marzeniem, które bym miał, byłoby zostanie Himalajistą. Nigdy nie miałem takiego celu czuję się absolutnie spełniony górsko Everest miał być dla mnie jedynym ośmiotysięcznikiem, na który chciałem wejść częścią takiego pomysłu dotarcia do, do trzech biegunów trzech skrajnych punktów na Ziemi do bieguna południowego, północnego i, i na szczyt Everestu właśnie nie mam absolutnie żadnych planów związanych z górami wysokimi będę w kolejnych latach skupiony na tym co sprawia mi Hmm, największą Friday wydaje mi się, że jeśli kiedyś miałbym napisać książkę autobiograficzną, to nazywałaby się ona Mój Poziomy Świat. Super, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Życzę Ci dużo zdrowia, bo też słyszę, że ten Kaszel jeszcze z Everestu cię męczy i dokucza. To prawda, to prawda, ale to chyba cena, którą przychodzi zapłacić za realizację marzenia. Kolejnym moim rozmówcą jest Szymon Jaskuła, drugi z Polaków, który wszedł na Everest wraz z agencją Satori Adventures. Pojawiał się on często w raportach z Himalajów, więc możecie go kojarzyć. Nie przedłużając, zapraszam Was na tę rozmowę. Ze mną kolejny polski zdobywca Everestu z tego roku, Szymon Jaskuła. Szymon, najpierw chciałem Cię zapytać może o, o to, co się wydarzyło przed atakiem na szczyt bo Ty miałeś trochę tych problemów zdrowotnych, o których nas informowałeś w raportach. Dwa razy byłeś w Katmandu, ta kuracja pomogła, wróciłeś pod Everest i czy pojawiły się w Twojej głowie jakieś chwile zwątpienia, że do tego ataku na szczyt może nie, w ogóle nie dojść z tych względów zdrowotnych? Jak to wyglądało? Mhm. Przede wszystkim witam Ciebie Maćku i witam wszystkich szczytomaniaków i na dzień dobry E, wszystkim e, ogromne, ogromne, ogromne dzięki za, e, za wszelkie wsparcie, które e, nie tylko ja, ale my wszyscy e, otrzymaliśmy e, przez, te całe, przez te całe dwa, e, dwa miesiące naszej, e, naszej ekspedycji, naszej, e, naszych zmagań. E, no i witam Was z Górskich Lasów, e, jak widzicie. E, a wracając do, do Twojego e, pytania, to jest to tak, e, zgadza się. Raz byłem, e, raz byłem e, w szpitalu e, w Lukli. Tak naprawdę razem gdzieś się tam pokryło z czasem z Kubą Pateckim, więc razem sobie tam chillowaliśmy i dochodziliśmy do, do siebie. Natomiast drugi raz w Katmandu no to już było poważne, bo to był hype, tak? czyli obrzęk, obrzęk PUC. Nie była to taka najgorsza, najgorsza, najostrzejsza forma. Natomiast no, poważna i tak naprawdę jedynym dla mnie, tak, wyjściem i szansą na później na jakąś próbę, na myślenie o, o powrocie, no, był ten lot, tak, do helikopterem ratunkowym do, do Katmandu i tam podjęcie intensywnego leczenia. No, na szczęście udało się, bo trafiłem w dobre ręce. Była bardzo dobra opieka, tam wpompowano we mnie dużo, dużo witaminek, najróżniejszych, no i potem jeszcze dwa dni od relaksu w Katmandu i udało się wrócić tam, tak? Pełen, pełen energii, chęci i pozytywnego na, nastawienia. Natomiast natomiast wiesz, tutaj do, do tego pytania. Ja tak naprawdę schodząc z rotacji, schodząc z rotacji, ja się z górą żegnałem. Co nie? Ja się naprawdę z górą z górą żegnałem. Patrzyłem kilka razy do góry na, i, i na Loce i na, i na Everest, bo to były tak naprawdę moje dwa, moje dwa cele, moje dwa, dwa plany. I mówię po prostu, mówiłem do, do siebie że absolutnie nie, nie, po prostu ja tu już nie wrócę, nie ma po prostu szans, jestem, e, jestem tak rozwalony, tak wykończony, e, wycieńczony i, i fizycznie i, i, i psychicznie e, i przeprawa potem przez kumbu to była dla mnie jakaś po prostu mordęga i, e, i, i, wielka, i wielka kara, e, nawet po prostu mam kilka świetnych fotek, które zrobił Lakpa, z którym jako jedyny po prostu e, szedłem, szedłem na dół i po prostu ja w takich momentach, w miejscach stawałem tak wycieńczony, nie mogłem zrobić kroku, że po prostu wiesz, te, te nawisy śnieżne, lodowe to po prostu wisiało nad moją głową, a ja nie byłem w stanie zrobić kroku. Po prostu było mi to wszystko obojętne, nie? Tam się żegnałem, ponagrywałem później w Basecampie filmiki dla, dla znajomych i dla, i dla rodziny i dla mojego jedynego takiego sponsora, zresztą którego pozdrawiam. I że po prostu no, w tym roku się nie uda, tak? że, w tym roku, że w tym roku się nie uda, niestety choroba mnie pokonała, zresztą cały czas były jakieś tam problemy z skumbu, kumbukow i, i tak dalej, i tak dalej, no trzech członków ekipy od nas odpadło, od dwóch poważnie chorych, więc ja naprawdę, ja już po prostu, to, że miałem, troszkę nawet się pogodziłem z tym, natomiast... Natomiast ten, ten szpital i, i, i to leczenie to przywróciło na nowo we mnie we mnie wiarę, że, że spróbuję, nie? Że, że, że spróbuję. Nie będzie to na, na hura, na, na urwał głowę, tylko po prostu na, na spokojnie, powoli, jeżeli cokolwiek będzie się działo, to wtedy, to wtedy, to wtedy, to wtedy zawrócę. To wtedy zawrócę i po prostu sobie, sobie odpuszczę. Natomiast, wiesz, natomiast ja też sobie po prostu zdawałem sprawę, że no przez ty, 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 tydzień czasu, jakby nie patrzeć na, na samym garminie, na, na zegarku, moja aklimatyzacja spadła praktycznie z 4000 na, na mniej niż 3000, nie? Na 2900 ileś ileś tam. Więc to, to było dużo. To było, to było dużo. No, jeszcze miałem taki dylemat, bo lekarze, wypisując mnie ze szpitala, wpisali, pewnie standardowo też wpisują, że nie zalecają spinaczki jakich, praktycznie jakiejkolwiek przez najbliższe pół roku. Więc jeżeli cokolwiek by się poważnego u góry stało, miałbym zapewne problem z ubezpieczycielem. Co nie, no ale. Ale wiesz, ale wiecie, ta, ta że tak powiem, chęć, chęć powrotu gdzieś tam mnie cały czas pchała, chęć jeszcze, jeszcze powalczenia na spokojnie, bez, bez szarżowania. Dało, dało mi to po prostu fajną, fajną mega, mega energię i od, od powrotu, bo wylądowałem Heli, wróciłem do, do gora Krzep i potem taki jeszcze szybki szybki trekking sobie zrobiłem właśnie do, do base Campu, Tam już czułem naprawdę się naprawdę świetnie się czułem i przez te ostatnie dwa dni przed, przed wyjściem na na akcję szczytową świetnie spałem, miałem wilczy apetyt. po prostu wiesz wszystko wszystko pozytywne, co, co mogło być wróciło do mnie, wróciło do mnie. Także. Byłem, byłem, byłem wtedy pełen pozytywnych emocji i myśli. I wtedy wasz zespół Satori ustalił, że na szczyt wyruszy wcześniej niż ta największa grupa. Ruszyliście kilka dni wcześniej do obozu pierwszego. I jak wyglądały Twoje podejścia do obozu pierwszego, potem drugiego i trzeciego pod kątem, właśnie, kondycyjnym? Czy ta aklimatyzacja wytrzymała i pod kątem zdrowotnym? Rozmawia... Rozmawiałem też z Mateuszem Waligorą, który mówił, że gdzieś od wysokości poniżej 7000 metrów on zaczął korzystać z tlenu. Jak wyglądało to u Ciebie, kiedy zacząłeś się wspomagać aparaturą tlenową? Eee, wys, eee, wys to, e, u nas to no, tak, że tak. E... Nasi, nasi, nasi szerpowie i przede wszystkim Migma, tak? Czyli powiedzmy kierownik kierownik naszych 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 szerpów, szalenie doświadczony, doświadczony szerpa. No, po analizie właśnie prognoz pogody pod Podjęliśmy wspólnie decyzję, że wychodzimy prędzej. Może ryzykujemy troszeczkę gorszą, gorszą pogodą, no ale atutem będzie to, że najprawdopodobniej nie trafimy na te, na te kolejki, na te, na te tłumy, których później byliśmy, byliśmy, byliśmy świadkami. Wiesz, tak naprawdę przez całe, przez całe kumbu. Szło mi się fantastycznie, my nie szliśmy szybko, no bo mieliśmy Agę w zespole, tak, Radziana mieliśmy w zespole, więc sobie spokojnie, swoim tempem, jak to się mówi, bezpiecznym dostosowaliśmy. Ja też będąc w Katmandu skorzystałem z okazji i, i zakupiłem dla siebie i dla Karola te maski, te tak zwane peakfaces, zakupiłem, które, które ogrzewają, ogrzewają to, to, to wdychane powietrze, po prostu, bo nie chciałem też załapać żadnej infekcji, nie chciałem wdychać, Zimnego, zimnego powietrza, i to się też naprawdę mega, mega, mega sprawdziło. Tak? Więc do, przez Kumbu, nie pamiętam 8 godzin, czy jakoś tak, wiesz, no, z jednej strony długo, z drugiej strony nie. sobie na spokojnie doszliśmy bez, bez żadnych problemów. Spędziliśmy nockę w jedynce. Następnego dnia poszliśmy do, do dwójki też akurat pogoda była pogoda była świetna po raz kolejny następnego dnia właśnie tego dnia korzystałem z tej, z tej maski. Całym zespołem, na spokojnie, nie spiesząc się, doszliśmy do, do dwójki, bardzo bezpiecznie. No i w dwójce mieliśmy planowo dwa dni spędzić i tak też zrobiliśmy na, na odpoczynku regeneracji mieliśmy jedno takie wyjście pod właśnie pod, pod ścianę lotce, takie też aklimatyzacyjne, dodatkowe. Natomiast zdecydowaliśmy, że trzeciego dnia ruszamy do, ruszamy do trójki, i tak naprawdę z Agą zaczęliśmy korzystać z aparatury tlenowej przed taką, przed taką ścianą, wiesz, przed taką ścianą, nie pamiętam jak ona się nazywa ale po prostu po rozmowie rozmowie z Agą stwierdziliśmy że no lepiej troszeczkę prędzej niż na tych cięższych odcinkach gdzie tam wiesz po prostu trzeba się naprawdę zmęczyć i tym Dżumarem w lodzie bo my akurat trafiliśmy na, na dużo na dużo lodu jeszcze do tego Blue Eyes, że po prostu będzie to korzystniejsze troszeczkę przyzwyczaić organizm i twarz generalnie tak do, do maski Aga używała maskę i butlę tak naprawdę po raz pierwszy. Ja w zeszłym roku miałem z tym do czynienia, do, do czynienia więc jakieś tam doświadczenie miałem i to też mi bardzo dużo pomogło, więc gdzieś to była wysokość 6900 6950, coś, 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 koło tego, jak zaczęliśmy właśnie z Agą na bodajże na jedynce, na jedynce korzystać z tlenu, tak, na przypływie jedynka. Tak, tak. A jak wspominasz podejście do obozu czwartego przez Yellow Band? Wy mieliście dużo mniejsze korki, że tak powiem, niż ci, co następnego dnia podchodzili. W tej grupie tam znajdował się właśnie Mateusz i Kuba. Wy z Santori... tak, i, i Piotr Krzyżowski, i Piotr Krzyżowski, nie? Też z nimi szedł no, tak naprawdę. No tak, do pewnego etapu tak, tak. E, tak. Jak e, ty wspominasz to podejście z obozu trzeciego III... znaczy się e, wiesz co, no e, tak naprawdę to było to było długie, bo my chyba też szliśmy z 9 godzin, trochę dłużej niż planowaliśmy. Było to oczywiście e, spowodowane e, jakimiś tam drobnymi drobnymi zatorami, drobnymi korkami, tak? Co nam wiesz, bo my też dosyć dosyć późno wyszliśmy tego dnia i tak naprawdę nam się wydawało, że wiesz, że dużo ludzi idzie do góry, to Kurde, wodno, ale będziemy stać, ale będziemy stać w tych korkach, nie? Ale tak naprawdę to się gdzieś tam poruszało i rozładowywało bardzo, bardzo fajnie, więc nie mieliśmy jakich, jakichś dużych, dużych problemów, dużych zatorów to szło naprawdę płynnie nawet na właśnie na wspomnianej przez ciebie na na Yellow Band. Tak było, było naprawdę całkiem fajnie, całkiem, całkiem sprawnie to poszło bez jakiegoś tam większego, większego wysiłku i, i, i problemu. E, dotęliśmy do e, czwórki do czwórki lotse. tam chwilę e, tam chwilę e, odpoczyliśmy e, no i ruszyliśmy ruszyliśmy dalej a a czwórki Loce to jest tak naprawdę e, no, gdzieś godzinka coś ko tego już do e, już do czwórki Everestu e, tam jest tylko e, jedno takie podejście mały trawers i takie dosyć e, dosyć strome e, podejście że trzeba <coughs> przepraszam, że trzeba troszeczkę się e, napracować Natomiast później to już jest, jak to się mówi, całkiem przyjemny 20-minutowy spacerek do, do czwórki. I ile czasu miałeś na odpoczynek w obozie czwartym? Jak wspominasz atak na szczyt? Też pytałem Karola, na, na jakim przepływie tlenu on się wspinał na szczyt z obozu czwartego. On wspominał, że na półtora na początek, potem, że nawet do trzech litrów na godzinę. Jak to było u ciebie? Tak, tak, tak. Co, no my tak naprawdę, no tak jak wspomniałem, doszliśmy dosyć późno i też troszeczkę psychicznie byliśmy nastawieni, że wiesz, no gdzieś się wychodzi 20, 21, tak, przeważnie, nieraz nawet później niektórzy wychodzą mm. na te niektóre firmy na te ataki szczytowe, więc też tak mieliśmy takie mniemanie o tym, że tak wyjdziemy. Natomiast wiesz, godzina... 15, 1530, 15, a przychodzą do nas chłopaki szerpowie, między, między innymi nima, Lakpa. I wiesz, i, i mówią, 630 wychodzimy, nie? Ja jak 630, przecież to już zaraz, nie? A my wiesz, mówił, no kurczę, trzeba się ty trochę przypakować, trzeba trochę odpocząć, może, może przespać się trochę, tak? Coś wiesz, napełnić te termosy, butelki wszystko. I, I to było takie troszeczkę powiedzmy zaskoczenie, że, że tak szybko wychodzimy. No ale no, padło, padło hasło, padła komenda tak, że po prostu wychodzimy, a no, ja wiesz, ja w 110% po prostu ufam swo i swojemu szerpie, tak i innym szerpom z tej agencji, więc jak coś tam jest powiedziane, to, to tak ma być. Kropka, kropka koniec i nie dyskutujemy z tym. No i udało nam się ogarnąć, nawet, jak to się mówi, 5 minut zmrużyć, zmrużyć oko, bardziej tak troszeczkę powiedzmy, no, po przytulając się do siebie we trójkę, spakować to, co, to, co potrzebne i o tej 18.30 naprawdę punkt wyszliśmy, wiesz, no jeszcze, jeszcze widniutko było, tak, jeszcze, jeszcze fajnie, jeszcze jasno i tak dalej, no i wychodzisz z tego namiotu, wiesz, tak patrzysz na tą, na tą pierwszą ścianę do balkonu i mówisz ja pierdele. mówię po prostu w życiu to lepiej w nocy iść, bo nie widzisz jak idziesz, nie? Po prostu wiesz, to jest takie tak. trochę przerażające, mówisz dopiero co dopiero co skończyłeś dziewięciogodzinną naprawdę Tyrkę. Pierniczenia się, bo praktycznie cały czas idziesz pod górkę, mało jakichś takich fajnych trawersików jest. No ale mówisz, no, no dobra, nie, no dobra, no i wiesz, no i powoli, 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 krok, krok za krokiem, krok za krokiem. Niespiesznie. Za nami wiesz, kolejne, kolejne, kolejne ekipy, kilka ekip takich mniejszych przed nami było. Nawet powiem ci, nawet nie wiem, kiedy się zrobiło, wiesz, ciemno, czołóweczki. I do góry, ale tak też, też zaczynałem na, na przepływie półtorej, półtorej na, na godzinę. Doszło do. Dosz, do, do, doszliśmy właśnie do, do balkonu, tam e, zmienia, się, zmienia się przeważnie, e, przeważnie butle. E, tam były chyba ze dwa takie wiesz, momenty, że e, troszeczkę takiej małej zadyszki, e, zadyszki złapałem, e, ale to takie dosłownie 30-sekundowe 30 uspokojenie oddechu i, e, i dalej do góry. E, więc e, ja akurat tak mam, że ja praktycznie pamiętam, pamiętam wszystko. E, cały, całą noc, e, cały, cały atak szczytowy, e, podobnie, e, podobnie, e, podobnie z powrotem zmieniliśmy butle i wtedy chyba zwiększyli mi nie ma zwiększył mi na, na dwa przepływ, bo tam też trzeba się popracować granią i tak dalej i tak dalej i wydaje mi się, że skończyłem na dwa i pół za południowym wierzchołkiem mhm, za południowym przed, wierzchołkiem stopniem. tak, przed Hilary Step dokładnie przed Hilary Step Przepraszam, przepraszam, ale jeszcze kaszel mnie troszeczkę właśnie, kumbu, kumbu cały czas gdzieś tam męczy delikatnie, więc tam skończyliśmy, wiesz i, i, i tak naprawdę ja byłem, ja byłem mega zaskoczony, mega, mega zdziwiony byłem, bo tak naprawdę przez tą całą noc czekałem na, na wschód słońca. Ja mówię, wiesz, czekam na wschód słońca i pewnie po schodzie słońca jeszcze ze 3-4 godziny dymania do góry będzie. I wiesz, idziemy, 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 idziemy i wiesz, i ciemno, ciemno, i słyszę południowy wierzchołek. Nie? Mówię, 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 jak południowy wierzchołek? Mówię, to już, już, mówię, no, no, no dobra, idziemy dalej, nie? I wiesz, z, zeszliśmy z, z południowego wierzchołka, e, 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 idziemy, idziemy dalej, jakiś czas minął e, i wiesz, taka się, jeszcze ciemno jest, ale tak troszeczkę taka e, szaróweczka, bo generalnie noc była fajna, praktycznie bezwieczna była, e, księ, księżyc w pełni, więc. E, Widoczność była całkiem spoko. I, wiesz, i tak patrzę po prostu przed siebie i pytam się nimy mówię, Nima, mówię, to jest Hilary Step? A on mówi, no. A ja mówię, kurde, to my tu prawie jesteśmy? Oni jesteśmy. ja mówię, no prawie jesteśmy, nie? A ja mówię, no ale ciemno jeszcze jest. Mówi, mówi, no bo takie dobre tempo mamy, nie? bo po prostu szybko idziemy, dobrze idziemy, więc mówi, prawie jesteśmy, nie? Więc wiesz, więc miałem po prostu troszeczkę inne, inne wyobrażenie o tym, że będę pięknie sobie w słońcu, w słońcu będę tak szedł, wiesz, po prostu widoki będą genialne, niesamowite dookoła i tak dalej, i tak dalej, a tu takie, a tu takie zaskoczenie trochę, trochę było, no, i wbiliśmy na ten hilary step. Tam mieliśmy jeden, jeden taki koreczek kilku, kilku, kilkunastominutowy, taka dziewucha, troszeczkę większa. Wydaje mi się, że ona już nawet nie, nie jarzyła że tam w ogóle jest, co ona tam robi i tak dalej, ona była pierwsza i po prostu ten, jej szerpa, czy dwóch szerpów, po prostu oni tam ją do góry wręcz wciągali na krótko, wiesz, nogę, nogę za nogę mm -hmm. i, ją, i, i ją do góry, ale weszli na taki jeden, wiesz, kołeczek z boku, usiedli, no i mogliśmy ich, mogliśmy ich, ich wyprzedzić, nie? Mm -hmm. I, I tym Hilary Step, tak naprawdę jeszcze tam, nie nam z pół godzinki i, do i dotarliśmy do tego do tego, tak, 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 do tego do tego szczytu. Tak jak wspomniałem, Aga dosłownie te 10 metrów przede mną, przede mną, była, więc można powiedzieć takie praktycznie wspólne, wspólne że, że wejście na, na szczyt. No, Karol wspominał, że ty szedłeś z bardzo szybkim szerpom, tak? Naj, najszybszy w Statorii. <laughs> Słuchaj, po prostu mój, mój szczerpa nie ma, tak, on nieprzypadkowo ma, ma speed, nie ma, tak, on jest naprawdę, on jest naprawdę po prostu szalenie, szalenie szybki, nie? Szczerze, nawet na jakichś tam aklimatyzacjach, czy prędzej jak szliśmy do, do kampu pierwszego, drugiego trzeciego, to on po prostu sobie potrafił, wiesz, po prostu, jak to się mówi, z nudów. Po prostu pójść sobie do przodu, no bo mu się po prostu nudziło, nie. Z nami. Mars pewnie też Szedł sobie do przodu, to... gdzieś potem sobie... Tak. Zawsze to gdzieś się zagrzeje, jak I jesteś... odpoczywał sobie po prostu. Tak. No. Tak, tak, tak. Więc więc, więc, tak, tak. Jak najbardziej nie ma. Natomiast wiesz, natomiast mówię, jest to genialny Sherpa. Ja mu ufam w 110%. Z nim też na Manaslu byłem i tak dalej. Mam do niego pełne, pełne mam zaufanie do niego, nie? I też jesteśmy powiedzmy wstępnie umówieni, że na pewno pojedzie z w przyszłym roku na K2. No właśnie miałem się ciebie pytać, jakie teraz plany, no? Tak Robiłem no, plany. już, że K2. No to tak powiem ci, że mocne, mocno, mocno. Tak, 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 ale to, mówię, ale to za, rok, za rok na lato, to już praktycznie wiesz, jest tam w moim kalendarzu zabukowane, więc też mam, mam rok na, na przygotowania, na zrealizowanie, na zrealizowanie innych planów. Bo, tak jak wspomniałem, na, na Blanka chcę szybko, szybko skoczyć, być może w sierpniu, w sierpniu na, na Kazbek i Elbrus. Najprawdopodobniej na jesień wrócę na Dalagiri. Bo w zeszłym roku pogoda tam nas, nas pokonała, więc właśnie kolega, kolega Szamin, z którym byłem w zeszłym roku na Deragiri, no chce wrócić, więc najprawdopodobniej wrócimy, ale też Waldi namawia mnie na zimowe wejście na Shishapangme bez tlenu, więc jest to też do rozważenia. No na Dalagiri tak, tej tak, jesieni tak. też ma być jakiś Polak. Ta polska wyprawa ma być na Dalagiri jesienią, także tak. może się spotkać. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Co na pewno, bo to wiesz, base Camp jest tak naprawdę tam, tam mały jest na Dalagiri Camp. Nie jest tak popularny jak, jak pozostałe góry, więc tam pewnie kilkanaście osób i, i, i to jest maks do dwudziestu, czy jakoś tak co roku, mm -hmm. co roku jest, więc, więc więc jak najbardziej. I jeszcze i jeszcze i jeszcze przed, przed K2 na pewno, ale to też z Waldim rozmawiamy, żeby pojechać, ja wrócę na, na Denali, bo w zeszłym roku też końcóweczka Bostonu została zawalona przez pogodę, tak mogę powiedzieć. Chcemy pojechać na Denali, ale zrobić nie West Butters, tylko po prostu wejść kasinem. Mhm. Czyli takie naprawdę dobre, dobre mega przetarcie przed, przed K2 dla mnie. No znana droga, znana droga. Tak. A jak wróćmy jeszcze do Everestu, jak wyglądało zejście z Everestu, czy było bezproblemowe? Tra czy trochę, <laughs> czy były jakieś widoki, bo też już wtedy był dzień. To czy mogłeś sobie tak, pogodzić? Tak. czy dzień? Dzień był generalnie praktycznie przez, przez większość tego dnia był, był genialny. My też w miarę, w miarę wcześniej no, uciekliśmy z tej, z tej czwórki, tak mogę powiedzieć. Jeszcze przed samym wyjściem, nie wiem, pewnie emocje przycisnęła mnie dwójeczka, więc musiałem się ratować przed zejściem, bo mówię, mówię już potem na tych poręczówkach i tak dalej, to tam nie dam rady. Więc pędziliśmy. No, doszliśmy, doszliśmy w miarę tak naprawdę szybko, płynnie do czwórki do Lotce. Po drodze, po drodze oddałem, miałem zapasowe jakieś rozgrzewacze do, do rąk oddałem jakiemuś Chińczykowi, który wiesz po prostu na poręczówkach nie był w stanie nie był w stanie, on szedł chyba na dół albo do góry, nie był w stanie, nie, nie pamiętam teraz, nie był w stanie w każdym razie ani, ani safety operować, ani dżumarem, nic, nie, miał po prostu, tak, ma łapy, więc oddałem mu, rozgrzałem rozgrzewacze i oddałem mu, natomiast dotarliśmy do, do czwórki, w czwórce zmienialiśmy butle, bo to jeszcze jechaliśmy na, na, butlach, na butlach z nocy, na butlach z nocy jechaliśmy i w czwórce też, no, miałem taką sytuację, że Akurat no, przy powiedzmy, przy, przy, naszym, przy naszym namiocie e, siedział taki ledwo, ledwo żywy e, hindus, e, który, wiesz, który, po prostu, który miał no, zamarznięte e, dłonie na, na kość e, tam bo nie mogłem nawet wyprostować po prostu e, palca, e, więc e, jak nie ma mi butle i tak coś tam e, do jedzenia e, robił, e, to ja rozgrzewałem mu te, e, te dłonie. Udało się powiedzmy, w, miarę, w miarę mu rozgrzać, oddałem mu swoje zapasowe, zapasowe łapawice i wiem, że bodajże po dwóch dniach został sprowadzony chyba do trójki i stamtąd ewakuowany, no ale niestety kilka dni temu zmarł, zmarł w Katmandu w szpitalu. Nie? No więc też takie po prostu no, nieciekawe sytuacje. E, miałem też, wiesz, przy czwórce, przy lotce, e, idę i, wiesz, dwie poręczówki akurat były e, i patrzę, po prostu, wiesz, na śniegu leży, na śniegu leży gościu. Nikt się nim interesuje, ludzie, wiesz, przechodzą, koleś po prostu leży tam się, wiesz, przewraca, z jednej, z drugiej, z drugiej strony podchodzę do niego i pytam co się stało. On, wiesz, generalnie majaczy, e, słuchać po prostu e, i, i widać po twarzy, że, e, że, starszy, e, że starszy facet mówi, że po prostu spadł rak, E, e, przy samej czwórce loce tam jest taka też dosyć pionowa ściana, i sobie, rak wiesz, rak tam 30-40 metrów dalej e, sobie, e, sobie leży. On drugiego raka trzyma w łapie e, i mówi, że zostawił go szerpa. Nie, po prostu uciekł szerpa. Nie? Ja mówię, wiesz, mówię, 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 ja, o, mówię, nie ma. Może mu jakoś pomóc? i ma, mówi, nie ma szans. Nie? Ja mówię. Mówię dobra, mówię bo akurat, przedstawił się Henry, taki Henryk, był ze Szwajcarii. Mówię dawaj, mówię siadaj, mówię siadaj usiądziesz i jak będę schodził, spotkam kogoś ważnego z 8K, no bo tam też on był akurat z 8K. Chodzą, no powiedzmy, biali gajdowie z tymi klientami. Mówię to po prostu, no poinformuję jaka jest sytuacja i, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, godzinę to gdzieś trwało, zanim kogoś takiego spotkałem, ale z tego co wiem, to. To dostał, dostał pomoc i został, został ściągnięty. Nie? I, i, I nic mu się poważnego nie stało. Czy jakieś... no, no, Ale też takie sytuacje, wiesz, no jesteś, jesteś świadkiem tego cały czas. Um, jeszcze wspominałeś o tym, że cały czas kaszel cię męczy, ale czy po, czy po wyprawie nie miałeś żadnych odmrożeń, mhm. jakichś takich problemów zdrowotnych? Wiesz co, generalnie nie, ja mam tylko taką końcówkę jednego, jednego, jednego paluszka, który miałem prędzej na denali odmrożony, trochę później, później na, na Manaslu. Także to, to takie po prostu, odmrożenie wraca, ale już czucie mi wraca w nim, więc nic, nic poważnego. Na to... Natomiast, natomiast nie, natomiast nie wszystko wszystko ze zdrowiem, wszystko, wszystko git, wszystko, wszystko super. Byłem też na badaniach, więc żadnych, żadnych problemów nie ma. A wracając do widoków, no wiesz, no widoki genialne, tak? Naprawdę, no to było coś niesamowitego. Trzeba Co dać troszeczkę gdzieś tam przez jakąś część tego, tego schodzenia trochę śnieg poruszył, było, było pochmurnie, ale... Ale fantastycznie, nie? No i te no i te kolejki, przez które to też po prostu jest niesamowite doświadczenie. E, naprawdę, wiesz, na tych nawet na yellow band i tak dalej e, poniżej wszystko e, no musisz tych ludzi po prostu mijać na na misia, nie? E, w, w większości przypadków na misia mijać, bo tylko e, na niektórych odcinkach są, e, są dwie poręczówki, mhm. gdzie możesz po prostu wiesz, sobie na zasadzie, jak to się mówi, no e, zjeżdżać, złazić, zbiegać bez najmniejszego e, problemu. E, natomiast wiesz też akurat w takim miejscu e, Niedaleko powyżej trójki spotkałem właśnie na dwóch sobie poręczóweczkach Szli Kuba i, i Piotr Krzyżowski, więc zamieniliśmy kilka, kilka zdań no oni w tych kolejkach stali, więc tam wiesz, chcąc nie chcąc stali, a nie cisnęli do góry, więc chwilę pogadaliśmy i ja popędziłem z nimą, z nimą na dół i też mogę wiesz powiedzieć, speed nima tak cisnęliśmy, tak cisnęliśmy na dół, że ja w obozie drugim byłem o godzinie dwunastej, tak, doszedłem na południe równo, natomiast Karol przyszedł przed piętnastą mhm. jako drugi. No to faktycznie. Z szedł, więc wiesz, więc, mocne tempo. Yy, więc naprawdę, więc naprawdę Nima po prostu wiesz, leciał, a ja za nim, nie? No bo mówię, no to co mówię? Mówię, no trzeba po prostu yy, lecieć, nie? No jeszcze między, jeszcze, jeszcze między trójką a dwójką była taka akcja ratunkowa. Czterech albo pięciu szerpów po prostu ściągało ściągało, ciągnęło, ciągnęło e, po ziemi w takich impro, e, impro, improwizowanych spianki e, noszach e, po prostu no e, klienta, który tam ledwo ledwo, ledwo dychał e, i który tak powiem e, chwilę później został e, ściągnięty, ściągnięty heli do, do Katmandu pewnie. Dobrze, bardzo dziękuję Ci za, za wywiad i życzę powodzenia na kolejnych wyprawach, żeby tak jak teraz tak jak na tej wyprawie Jasne. z rozsądkiem i, i, i sukcesem, żeby pogoda dopisywała. No Dokładnie. i Jesteśmy w kontakcie, jak coś się będzie działo, nowe tak, pomysły, nowe znaczy, projekty. Oczywiście, że tak. Maćku, ja tylko skorzystam z okazji, mam nadzieję, że Jasne. tam to do... Chciałbym i tobie podziękować i, i wszystkim wszystkim widzom, Szczytomaniakom, tak, bo też w fajny sposób po prostu dzięki tobie i dzięki Twoim odbiorcom. No ta, ta moja zbiórka Himalaje na, na zwierzaki. Dla zwierzaków na zrzutka.pl. Ona jeszcze, jeszcze do 20 czerwca trwa. Po prostu fajnie, fajnie, fajnie nam idzie. Więc jeżeli ktoś jeszcze ma ochotę, zachęcam do, do wpłaty, bo jak najbardziej obiecane zwifty mam. Więc też prośba do Was, żebyście odzywali się do mnie na PRIF na po, tym, po tym 20, jak się skończy zbiórka, po prostu, bo będę potrzebował Waszych danych tak, do, do wysyłki, bo jestem przekonany tak, że po prostu no, widzowie z całej, z całej Polski wpłacali te, te pieniążki, więc, więc no, chciałbym w ten sposób tak obiecany, dotrzymuję słowa, odwdzięczyć się. Super, bardzo fajnie, bardzo fajna akcja, Franek gdzieś tam koło Ciebie jest? Tak, tak, wiesz co, tutaj sobie, tutaj sobie chodzi, to prawda mi, bateria już pada, zostało mi 5 minut, ale Franiu tak, 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 tak. jak, jak najbardziej. Super. O, wiesz nawet sobie, o, tutaj przyszedł, tak, on jest grzeczny, no. E, Maćku, dzięki śliczne. Będziemy, Będziemy w kontakcie. Jasne, jasne, trzymaj się, cześć. Kolejny wywiad przeprowadziłem z Agnieszką Maszewską, jedyną Polką w tym roku, która zdobyła szczyt Everestu i działała ona również z agencją Satori Adventures. Zapraszam Was do wysłuchania jej opowieści o wyprawie na najwyższą górę świata. Ze mną jest Agnieszka Maszewska, zdobywczyni Everestu w tym roku. Pierwsze pytanie, które chciałem Ci zadać. To jak przebiegała Twoja aklimatyzacja? Bo z tego co udawało mi się ustalić, to ty wszystkie te wyjścia i rotacje bardzo płynnie przeszłaś, bardzo sprawnie i nie miałaś żadnych problemów, ale jakbyś mogła się wypowiedzieć, czy było tak faktycznie. Cześć, dzień dobry. Bardzo Ci Maciu, dziękuję za zaproszenie i za bardzo się cieszę na tę rozmowę. Tak, to mogę to potwierdzić z przyjemnością. Myślę, że trochę to było szczęście, a trochę to było dobre przygotowanie. A wiadomo, że szczęście sprzyja przygotowanym. Rzeczywiście dużo, dużo pracy, wysiłku włożyłyśmy z Emilią i z Martą, z dziewczynami z formy na szczyt w to, żeby ta moja forma była jak najlepsza. Czyli właśnie teraz, kiedy roz, przed chwilą, nawet rozmawiałam z moją przyjaciółką o tym, że jestem cały czas jeszcze w takim trybie, wiecie, że. O godzinie 21.00 to ja już się muszę położyć spać, bo, bo ta regeneracja jest bardzo ważna. Więc rzeczywiście przed wyjazdem grzecznie jadłam, spałam, bardzo dużo trenowałam, ale byłam wypoczęta i przygotowana na ten duży wysiłek. Więc aklimatyzacja zarówno na trekkingu, zarówno podczas trekkingu, jak już później, podczas wyjścia czy, czy na lobucze, gdzie się aklimatyzowaliśmy wstępnie, czy potem podczas pierwszej rotacji i tej finalnego, tego finalnego już wejścia na górę, również. Była, była podręcznikowa, książkowa. Ja w ogóle mam taką, takie szczęście i taką, taki dar, że aklimatyzuję się dobrze. Czyli na, na wcześniejszych górach, na wszystkich innych wyjściach. Oczywiście jest mi ciężko, sapie, dyszę, to, ale to, to jest naturalne zmęczenie. Natomiast mój organizm dobrze przystosowuje się do wysokości. Wspomniałaś o aklimatyzacji na lobucze. Niektórzy ominęli ten etap, od razu rozpoczęli rotację przez Icefall, ale jakbyś mogła opisać, jak wyglądało wejście na Lobucze, bo często ludzie są zaskoczeni, że wcale ono nie jest takie proste, jak im mówiono, albo po prostu jakie mieli takie własne przeświadczenia o tym, jak wygląda wejście, bo to jest sześciotysięcznik. To jest sześciotysięcznik i ja absolutnie również byłam zaskoczona i wydawało mi się, że to jest prosta góra, na którą wchodzą trekkerzy idący do Everest Base Camp i to jest kolejne, kolejny raz potwierdzenie tego, że po prostu nie ma prostych gór. Nie, nie istnieje coś takiego jak łatwa góra. Z tego co wiem, z tego co rozmawialiśmy z chłopakami, z Karolem, który był na Lobucze kilka, kilka razy wcześniej, no to też co roku trochę inaczej wygląda to, to, to wejście. W tym roku ono było dosyć, było, było sporo lodu, po którym podchodziliśmy do góry. Pamiętam, że wychodziliśmy dokładnie punktualnie o pierwszej w nocy z, z obozu tego. Obozu pod Lobucze, gdzie, gdzie nocowaliśmy. I, I to było takie, takie całonocne podejście, mozolne w, w lodzie, w, w skale zlodzonej i, i potem już w śniegu, po takich stopniach w, w śniegu, na, w tej już szczytowej kopule. I to wcale nie była prosta góra. Ale ona też co roku trochę wygląda inaczej. Co roku te warunki trochę tam są inne, to wszystko zależy po prostu też od, od tego, ile śniegu spadnie. Natomiast rzeczywiście, no, ja również byłam zaskoczona. Też miałam takie przeświadczenie, nie wiem skąd, taką, taką wiecie, tak się mówiło. Ale wiecie, o Everestie też się mówi, że to jest góra, która nie jest trudna technicznie. Coś tam popadać, ufać zbyt i dawać wiary zbyt łatwo takie pochopne, być może stwierdzenia, bo ani Lobucze, ani Everest nie są górami łatwymi. A co zrobiło na tobie największe wrażenie podczas pierwszej rotacji, podczas podejścia do obozu pierwszego, obozu drugiego? Czy był to Icefall i ten lodowy labirynt, ten ogrom lodu, który cię otacza? Um, tak, Icefall. Zdecydowanie Icefall. To jest przepiękne miejsce. To jest jedno z piękniejszych miejsc, myślę, na Ziemi, bardzo niebezpieczne, yy, chociaż. Yy, Chociaż ja nie miałam takiego w sobie, wiecie, nie, nie bałam się, nie miałam takiego poczucia, że jestem, nawet e, e, pamiętam, wiele razy nasi koledzy szerpowie mówili na mnie, nie, to jest miejsce, to, to, to nie jest safe, to musimy iść dalej. Chodźmy, przejdźmy jak najszybciej ten odcinek. Oni mają też takie odcinki, wiecie, swoje nazwy na te różne fragmenty, więc jest takie, takie, mają takie określenie popcorn na część Icefallu, który rzeczywiście wygląda jak taki rozsypany popcorn, On jest dosyć kruchy i taki, taki bardzo więc, więc nie jest bezpieczny tak, Icefall jest zdecydowanie tym miejscem, które robi największe wrażenie I to zarówno jeżeli chodzi, jeżeli spojrzymy pod nogi na, na, na wszystkie te szczeliny i formy, jak i spojrzymy na górę i obok siebie, kiedy te, te, te absolutnie piękne i niebezpieczne seraki wiszą nad nami, te formy lodowe są są tak piękne, tak, tak, niesamowicie wyrzeźbione przez naturę i kolory są też niezwykłe. Wiecie, tam są wszystkie odcienie bieli, wszystkie odcienie błękitu, jakichś takich szmaragdów czasami. Coś pięknego, przepiękne miejsce. Kiedy szliśmy po raz pierwszy, ja pamiętam tę datę 22 kwietnia weszliśmy po raz pierwszy jakby w masyw na masyw Everestu właśnie gdzieś tam się poznając z Icefallem, a potem dopiero pod koniec kwietnia już na tę właściwą, dłuższą rotację do obozu drugiego, no to, ten, to, to pierwsze nasze wyjście mieliśmy w ciągu dnia, więc też mogliśmy zobaczyć, w, w piękną pogodę, więc też mogliśmy zobaczyć, jak, jak on wygląda rzeczywiście w, w pewnej krasie, bo potem to wyjście już właściwe, rotacyjne odbywa się w nocy. Wychodzimy w nocy, kiedy Icefall jest zmrożony, dzięki temu jest najbezpieczniejszy dla nas do przejścia, ale kiedy potem wracamy już w ciągu dnia, to też nie jest tak, że możemy iść i podziwiać, właśnie ze względu na to, że, że, że powinno się go przechodzić jak najsprawniej, jak najszybciej, bez, bez przystanków, takich nawet, wiecie, na, na, na jakiś tam dłuższy odpoczynek. To, to, to jest, na to jest miejsce w bazie, tak, ale Icefall to jest to miejsce, które jest najpiękniejsze. Wspomniałaś o szerpach i ty wspinałaś się w, w ramach agencji Satori Adventures. I trzeba przyznać, że ta agencja naprawdę tak. podejmowała takie bardzo dobre decyzje. Wszystkie praktycznie decyzje, chyba podczas tej wyprawy, to były trafne. I chciałem Cię zapytać, bo też myślę, że ludzie o tym nie wiedzą, jak wygląda taka współpraca Wasza z Szerpami, y, jaka jest ich rola, w czym oni mogli pomóc, albo co doradzić. Jak to wyglądało z takiej perspektywy y, osoby, która była i wspięła się na szczyt Werestu? Mm. My o tym, że jesteśmy obserwowani przez, przez, przez szerpów, przez naszych kolegów. To są niezwykle doświadczeni ludzie. Furtę, z którym ja byłam związana, liną, wchodził na Everest po raz szósty. Byli oczywiście, byli oczywiście chłopcy, którzy wchodzili po raz pierwszy, tak jak my debiutowali, ale dla nich to też jest ogromne przeżycie. Ale zazwyczaj tymi opiekunami czy tymi przewodnikami klientów agencji są ludzie z dużym doświadczeniem. Więc oni nas też poznają po to, żeby potem dopasować właśnie tę logistykę, strategię, żeby wiedzieć, ile potrzebujemy czasu, jak chodzimy, jak sobie radzimy z, z różnymi miejscami, z, czy z różnymi wyzwaniami, różnymi trudnościami, jak pracuje nasza głowa, jak, jak sobie dajemy radę. I jakby. Ta obserwacja i to poznawanie się po, potem właśnie owocuje i przynosi te najlepsze efekty już w dniu wyjścia szczytowego, no bo wtedy, wtedy już musimy ze sobą ściśle współpracować. Tak naprawdę to, w czym pomaga nam szerpa, zależy od umowy i od, od tego, jak, na co, na co, jak, jak bardzo chcemy, żeby nam też pomagali. Wiemy o tym, że niektórzy wspinacze. Proszą o, jak umawiają się i tak, tak mają zawarty kontrakt, mają opiekę dwóch szerpów. Nie każdy z tego korzysta oczywiście. Ta współpraca już podczas wyjścia szczytowego wygląda tak, że jesteśmy związani liną, mój przewodnik idzie przede mną, ale Oczy i uszy ma tak naprawdę cały czas gdzieś tam wiecie dookoła głowy, bo on musi odpowiadać za swoje bezpieczeństwo i za moje bezpieczeństwo również. I mimo że nie każdy z nas wspinaczy potrzebuje takiego, takiej samej opieki, bo to też jest tak, że bardzo różnie sobie radzimy prawda? w różnych, w różnych warunkach. Ktoś potrzebuje tej, tej opieki, i tej pomocy i tego wsparcia więcej. I rzeczywiście czasami jest tak, że szerpowie wiem, przepinają, bo chyba uważają, że zrobią to po prostu lepiej, szybciej i bezpieczniej, pewni. Znaczy, jeżeli oni wepną moje safety w linę, no to, no to ja mam takie podejrzenie. Często furtę wyręczał mnie w tym, czy chciał mnie w tym wyręczać. Ja wprawdzie nie chciałam mu na to pozwalać, ale w pewnym momencie zorientowałam się, że. Że on po prostu jest, bez, jakby on się czuje bezpieczniej, kiedy wie, że to on zrobił prawidłowo, a nie ja. Dla mnie to był duży dyskomfort taki, wiecie, mentalny. Ja jakby nie, 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 nie wymagam takiej yy, totalnej opieki kogoś i nikt mnie nie, 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 nie potrzebował, żeby ktoś mnie wyręczał, ale, ale furtę to robił chyba właśnie po to. I ja, ja przestałam z tym walczyć na się tak. To, to wiecie, jakby to, oczywiście, że to jest wygodniej, ale to. To nie o to chodziło. Ja po prostu wiedziałam, że dzięki temu on będzie spokojniejszy, kiedy on wie, że, że ja jestem wpięta prawidłowo. Tak naprawdę obie osoby, i klient, i, i ja mam taką, wiecie, takie przekonanie, że i klient, i, i sherpa powinni o siebie wzajemnie dbać. Więc kiedy. kiedy ja wyciągałam z kieszeni jakieś cukierki, które miałam porozkładane po wszystkich kieszonkach, żeby było łatwiej po nie sięgać. No to częstowałam zarówno siebie, jak i, jak i furtę. I robiliśmy to, oboje robiliśmy to tak, bo furter był dokładnie to samo wo wobec mnie, że już sobie je wyciągaliśmy z tych papierków i po prostu wkładaliśmy do, do ust, bo tak jest nawzajem, bo tak jest wygodniej, kiedy masz maskę po prostu. Żeby zdjąć sobie rękawicę, zdjąć sobie łapawicę, zdjąć sobie maskę i po prostu włożyć cukierek, to kiedy ty już. Te cukierki, dwa tam rozpakujesz z tych papierków, wszystkich, to po prostu, to po prostu częstujesz kolegę, częstujesz partnera od Liny. To jakby rodzi się taka wiecie więź bardzo ścisła i taka przyjaźń, i taka, takie braterstwo faktycznie Liny, więc to w ogóle nie jest, no to jest coś. Coś naturalnego. Rolą szerpy również, zadaniem szerpy również jest kontrolować na pewno butle z gazem. No więc ja mając w swoją butlę z tlenem na plecach, od czasu do czasu po prostu zatrzymywałam się i pytałam furtę, czy wszystko jest ok. A on sprawdzał, tak, wszystko ok. A jeżeli coś tam budziło jego wątpliwości albo na przykład widział, że ten, ta, ten poziom tlenu już się zmniejsza na tyle, że butlę trzeba zmienić, no to po prostu on mi tę butlę zmieniał, ja tego nie musiałam robić sama. Mieliśmy oczywiście szkolenie, wiedzieliśmy, jak to zrobić, byliśmy przygotowani do tego, żeby sobie poradzić sobie albo komuś, pomóc w razie czego, ale, ale nie musieliśmy tego robić sami, to, robił, to robili za nas, pomagali nam w tym szerpowie. Cóż jeszcze? No właściwie, właściwie na każdym etapie o wszystko go możesz zapytać: gdzie, jak się nazywa ten szczyt, gdzie my jesteśmy, ile czasu jeszcze. Jeżeli potrzebowałam pomocy, nie wiem, w, 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 a, no w pójściu do toalety, no to po, podczas wejścia szczytowego, no to również jakby idę związana liną z, z furtę, więc właściwie jesteśmy ze sobą związani przenośni i dosłownie cały czas. A jak wspominasz dzień ataku szczytowego po dotarciu na przełęcz południową? Mieliście mało czasu na odpoczynek, jeśli można nazwać to odpoczynkiem. Na przerwę można bardziej to chyba trafniej tak. określić. I jakie myśli były w Twojej głowie, 4. kiedy już był czas wyjścia w kierunku balkonu, w kierunku szczytu Ewerestu, którego jeszcze nie widać z przełęczy? No, słuchajcie, to była ogromna ekscytacja, tak. Rzeczywiście mieliśmy chyba 3-4 godziny, w ogóle bardzo długo szliśmy z tego trzeciego obozu do czwartego ku mojemu zaskoczeniu. I ten ostatni odcinek już nam chłopaki mówił, jeszcze tylko pół godziny po płaskim terenie. To nie było pół godziny po płaskim terenie, ale, ale więc rzeczywiście doszliśmy do, do, do czwartego obozu do, na Przewęcz dosyć tacy zmęczeni, ale wiecie, ale. Kur... A, i jeszcze zmieniła nam się pogoda bardzo. Zaczęło wiać, zaczęło padać dużo śniegu, ten wiatr zerwał się, był bardzo nieprzyjemny, co było dla nas dosyć takie zaskakujące, bo prognozy były zupełnie inne. Prognozy były fantastyczne, zapowiedzi były fantastyczne, więc my po prostu byliśmy bardzo zaskoczeni, skąd, ten, skąd, ten, skąd ta wichura nagle, ale sama taka świadomość, że jesteśmy w tym miejscu, że jesteśmy na Przełęczy Południowej, że tu jest Lotse, a tam jest, tam jutro, za chwilę wychodzimy na, na szczyt, no to była ogromna ekscytacja, ogromna i taka, wiecie, taka, rzeczywiście tej, tego odpoczynku tam chłopcy ch nam ch 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 sugerowali, żebyśmy się zdrzemnęli, ale gdzież tam w ogóle, no jakby nie, 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 nie. To nie jest w ogóle taka wiesz, taka możliwość, żeby, żeby ten sen przyszedł, więc byliśmy szalenie podekscytowani. No i e, e, trzeba się oczywiście spakować, trzeba wyjąć z plecaków to, co jest zbędne, włożyć to, co jest niezbędne, jakoś tak do, dobrze to przemyśleć sobie, żeby, żeby policzyć żele, które potrzebujemy, czy, czy jakieś słodycze, czy jedzenie, przygotować sobie picie, które, które zabieramy, no, wszystko to, co jest po prostu niezbędne, wszystko to, co zbędne zostawiamy no i, i my, 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 pamiętam w czwartym obozie byliśmy w, we troje w namiocie, próbowaliśmy odpoczywać oczywiście, no bo to jest bardzo skazane, ale żadne z nas nie zasnęło i tak, i taka ekscytacja to, to było takie wiecie oczekiwanie i co będzie dalej, ale, ale przy, przy chyba byliśmy dobrej myśli tak sobie myślę, że wiesz, że jakby to jest takie ja śmiałam do, do chłopaków, że trochę miałam takie uczucie jak tuż przed maturą, wiecie, że mogłam się uczyć więcej. Ale to już taki moment, kiedy sobie mówisz, kurczę, jestem tak wysoko, został ostatni etap, no ale też gdzieś tam pamiętamy, jak bardzo on jest długi. I że, że wejście i jeszcze zejście, że to mnie ciekawi. Wszystkiego, co tam przed nami będzie. do szczytu z czwórki o godzinie 19.15, więc dosyć wcześnie. Też chyba dlatego, że, że właśnie goda była taka niepewna, niestabilna, trochę też dlatego, że sporo ludzi było, chociaż nie tak dużo jak następnego dnia, chociaż że, że sporo ludzi czekało na to wyjście, więc wychodziliśmy o 19.15, kiedy jeszcze było widno. To widno zaraz się skończyło, już podchodziliśmy później po ciemku, i to była przepiękna noc. Ten wiatr się uciszył, szliśmy w takim absolutnym spokoju, w, w ciszy. Było bardzo dużo pięknych gwiazd, i za nami. Za nami była, były, słuchajcie, niższe szczyty, lotse i inne, inne góry, ponad którymi była burza, były, były, były widoczne. Nie było słychać żadnych grzmotów, żadnych dźwięków, ale co chwila roz, rozbłyskały właśnie te błyskawice i te, te, te szczyty stawały się widoczne dzięki temu, dzięki nim. To było przepiękne, to było po prostu to było tak niezwykłe widowisko, że kiedy ja w pewnym momencie poprosiłam furtę, żebyśmy zatrzymali się na jakieś picie, on do mnie mówi: Wiesz co? No najlepiej to na balkonie. I ja tak mówię: Proszę, na balkonie, na tym balkonie. Mówimy o tym balkonie, wiecie? To było takie. Zatrzymaliśmy się trochę wcześniej, popatrzyliśmy właśnie sobie na te piękne błyskawice. Ja zdradzę taką, znaczy przyznam się Państwu, że bardzo się boję burzy tak w życiu w ogóle tutaj nawet domowym, więc e, zobaczyłam, że tam gdzieś myślę sobie, Jezus Maria, i co teraz? Nie, nie chcę tutaj mieć burzy na, na, e, za chwilę, więc pytam furtę, słuchaj, czy my w ogóle to jest bezpieczne? On mówi tak, spokojnie. Nie denerwuj się, ta burza jest daleko, nie przyjdzie do nas. No i doszliśmy sobie do tego balkonu słynnego, gdzie, gdzie zrobiliśmy rzeczywiście odpoczynek, gdzie są też składane butle w depozycie, żeby ewentualnie podczas zejścia, jeżeli ktoś będzie musiał zmieniać butle z tlenem na nową, no to żeby tam je mieć. Tam rzeczywiście wszyscy odpoczywają, jest takie miejsce dość wygodne i i chyba, chyba jedyne takie szerokie, gdzie, gdzie rzeczywiście spo, kilka osób może usiąść, bo poza nim to idziemy taką wąską granią, więc noga za nogą, taki żądeczek się wiecie z nas uformował, więc y, tych miejsc do odpoczynku nie ma tam zbyt, zbyt wielu. Ale jeszcze chcę Wam powiedzieć o tych gwiazdach, bo było ich mnóstwo, y, y, kiedy podchodziliśmy do, do szczytu i... Y, i też było kilka czołówek, lampek przed nami, światełek wspinaczy przed nami. I czasami nie do końca wiedzieliśmy, czy to jest gwiazda, czy to jest czołówka. Więc jak się okazywało, że to jest już gwiazda tylko, więc już nic więcej ponad, ponad tym, czy ten nie jest jak czołówka, no to wiem, że musimy tam dojść. No to trochę nam się, tam wypatrzyliśmy na górę i myśleliśmy sobie: Chrystopanie, jeszcze tyle drogi przed nami. Ale jak już potem zobaczyliśmy, wiedzieliśmy, że są to tylko gwiazdy, czyli już nic wyżej nie ma, no to myślimy sobie: Dobra, to już, to już jesteśmy coraz bliżej. No i później, później, tak już krótko przed wejściem na szczyt rozwidniło się był taki króciutki moment, kiedy te okoliczne szczyty mogliśmy zobaczyć w pełnej krasie. A potem przyszła chmura mgła, niestety już ze szczytu nie widzieliśmy nic, ale ten krótki moment w, w okolicach skoku filarego był nam jakby podarowany przez górę, mogliśmy sobie z, zobaczyć świat z dołu, z, jak wygląda z, z tej perspektywy. A widzieliście czołówki osób podchodzących od strony chińskiej, bo Kuba wspominał, że oni wchodzili dzień później i on właśnie widział czołówki, ale nie wiem, czy kiedy wy wchodziliście, to też himalaiści od strony nie, chińskiej chodzili, nie wchodzili. Nie, ja, ja nie widziałam, ja nie widziałam. E, widzieliśmy tylko te przed nami, była grupa, która wyszła dosyć wcześnie przed nami więc oni rzeczywiście byli takim, tej ich lampki dosyć długo widzieliśmy. Myślę, że, że wyszli też po to, żeby sobie podarować wschód słońca na szczycie, który mam nadzieję, że, że, że oni go, go widzieli, my, 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 my już nie. Wiele osób na balkonie zamienia butle i czy ta, ty też tam zmieniłaś swoją butlę i czy pamiętasz może na jakim przepływie miałeś ustawiony na, od początku wspinaczki na szczyt na przepływie, bo też yy, yy, na przełęczy, bo też rozmawiałem z Kubą, on mówił, że chyba na dwójce, Karol chyba na półtora, a potem zwiększył. Jak to wyglądało u ciebie? E, zaczynałam w ogóle, słuchajcie, z tą ta, ta butla to jest w ogóle osobna historia, tego się trzeba też nauczyć, z tym chodzić i z tym funkcjonować i my butle zakładaliśmy tuż przed ścianą lodce i wydawało mi się, że to jest za wcześnie, że ja nie potrzebuję jeszcze na tej wysokości tlenu i czułam się doskonale i w ogóle tam dyskutowałam z, z chłopakami, że to za wcześnie. Ja oni mnie przekonali, że jednak to, to dobry jest pomysł, żebym teraz już sobie ten, ten, ten tlen włączyła. Wcale nie dlatego, że tlen, tylko dlatego, żeby się nauczyć chodzenia z maseczką. To jest trudne. Masz wrażenie, że tego tlenu mimo wszystko ci brakuje i że to po prostu ci przeszkadza. I te, ja miałam też taki odruch, żeby tę maskę ciągle sobie z twarzy zdejmować. E, więc to, że, że mieliśmy ten dzień wcześniej e, przed, przed czwórką, przed, przed tym miejscem, gdzie faktycznie już jest tlen potrzebny, na taką edukację, na takie przyzwyczajenie i o swoje jakieś dogadanie z, z, z maską i z tlenem, no to było bardzo dobre. Zaczynałam od y, połówki spałam pamiętam pierwszą noc z, na jedynce z, ten przepływ był ustawiony na jeden a podchodziłam rzeczywiście od czwartego obozu najpierw na półtora potem już, od, już w trakcie tego podejścia na, na dwójce i cały czas szłam już później z, z dwójką czy zmieniałam butle na balkonie tak przepinaliśmy butle na balkonie zostawialiśmy sobie te prawie pełne właśnie na ewentualny powrót a, a tam zmienialiśmy tak czy masz już może dalsze plany co do swoich górskich wypraw? Już masz jakieś tam marzenia, gdzie chciałabyś się udać? No bardzo w Tatry zaraz chcę jechać oczywiście, bo strasznie za nimi tęsknię. Wiesz, wczoraj rozmawiałam z Łukaszem Lubelskim, czyli z naszym, z moim kolegą, który w tym roku wszedł na turnę, tam chwilkę przed nami i rozmawialiśmy właśnie też trochę o swoich planach i Łukasz do mnie mówi no dobra, Aga, no to co w przyszłym roku, gdzie jedziemy w przyszłym roku? I, i ja, ja się roześmiałam, bo do tej pory mówiłam, że nie, w ogóle nie jestem zainteresowana innymi ośmiotysięcznikami, w ogóle nie miałam, bo, bo ja rzeczywiście nie miałam takiego planu, ale no no tak no zaczynam myśleć o kto wie czy się nie dam nie, nie jest na innych górach choć twierdziłam że żaden ośmiotysięcznik nie nie absolutnie ale póki co bardzo bardzo chcę jechać w Tatry i um, też mam trochę takie marzenie żeby się przygotowywać do, przygotować do, do Matterhornu, które jest moim marzeniem od kilku lat i gdzie się wybieram i ciągle coś, ale mam nadzieję, że to uda, więc tak, więc Matterhorn. No Matterhorn, wspaniała góra, to w takim razie życzę Ci super pogody tak. w Tatrach, na Matterhornie oczywiście również. No i jesteśmy w kontakcie, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Bardzo sobie i Wam tego życzę. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za rozmowę. Super miły poranek miałam dzięki temu, że mogłam wrócić we wspomnieniach i w rozmowach do Himalajem. Dziękuję Wam bardzo.